Jak walczyć ze smogiem z wykorzystaniem wsparcia unijnego? Likwidacja kopciuchów to też dekarbonizacja. Ja za chwilę dokonam pewnego prezentacji, czy przedstawię naszych ekspertów, panelistów, bo seminarium ma mieć charakter swoistej burzy mózgów. Są przygotowane prezentacje przez niektórych z poproszonych naszych gości, ale generalnie panelistami w tym seminarium są wszyscy tu obecni na tej sali. Także umówmy się od razu, że gdy będzie ku temu okazja, każdy z Państwa może zabierać głos, wypowiadać się. Zarówno ci, którzy się tą problematyką niskiej emisji zajmują, jak i również przedstawicieli mediów. Państwo też możecie zabierać głos, pytać, dopytywać, przeprowadzać dalej wywiady. Panelistów będę prosił później, by zechcieli poświęcić chwilę czasu na nagranie krótkich setek. Chcemy to seminarium zdyskontować w przestrzeni publicznej, zarówno na naszej stronie, jak i w mediach społecznościowych. Bo uważamy, że to jest jeden z najważniejszych i bardzo palących tematów. Ale zanim przejdziemy do seminarium, to krótka uwaga o pewnej inicjatywie pracodawców RP. Jak Państwo zauważyliście, na stołach przed Wami jest karta odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Taki dokument opracowany tu w pracodawcach RP, sygnowany przez coraz liczniejszych sygnatariuszy. I jeśli Państwo pozwolą, to ja kilka słów najpierw o tej karcie powiem. Skąd się wzięła ta inicjatywa? Ta inicjatywa to, można powiedzieć, wspólne przedsięwzięcie pracodawców RP i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 16 października w Belwederze odbyliśmy taką ekodebatę gospodarczą, co możemy zrobić w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Dyskutowaliśmy o pożądanych, niezbędnych kierunkach działania, a cała idea karty wzięła się stąd, iż wzięliśmy sobie do serca słowa sekretarza generalnego ONZ, że czas zakończyć dyskusję o ochronie klimatu i czas przystąpić do działań. A jeśli przystąpić do działań, to trzeba te działania zaczynać od samych siebie, by innym pokazywać pewne przesłanie i możliwości, i mobilizować ich do słusznych działań. Ta karta jest sygnowana przez firmy, zarówno członków pracodawców, jak i firmy niebędące członkami pracodawców RP. Sygnują również inne organizacje pracodawców, takie jak chociażby Lewiatan czy BCC. To dowód na to, że problem jest palący. Dłużej czekać z ochroną klimatu nie można. Doświadczamy tego na co dzień. W związku z tym czas na działanie. Podpisywaliśmy tę kartę w sposób odpowiedzialny, świadomy, bez żadnej presji, w sposób dobrowolny, po to, by zachęcić innych do działania na rzecz poprawy klimatu. Idea karty sprowadza się do właściwie czterech takich filarów, mających formę swoistego zobowiązania. Wpisujemy proekologiczne działania w misję własnych firm, strategię funkcjonowania i rozwoju. Po drugie, staramy się stopniowo ograniczać działania szkodliwe dla środowiska. Chcemy te działania realizować w konwencji integralności proekologicznej, rozumianej jako odpowiedzialność nie tylko za samych siebie, ale również za swoich pracowników i współpracowników, za podwykonawców, dostawców, a także odbiorców naszych produktów i usług. I czwarty filar to promowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, wspieranie edukacji proekologicznej. Jest to początek naszych działań. Mamy nadzieję, że przybiorą one szeroki zakres i
sygnatariuszy będzie coraz więcej. Na dziś tę kartę podpisało wiele przedsiębiorstw, ja wymienię tylko niektóre. PKN Orlen, PKO BP, Bank ING, Bośbank, Wodociągi Warszawskie, szpitale, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Orange Polska, pracodawcy przemysłu lekkiego, Vivus, browary żywieckie, Karmar, czyli przedsiębiorstwo budowlane. Mamy zarówno przedsiębiorstwa indywidualne, a więc osoby prowadzące działalność gospodarczą, tak jak chociażby doradztwo Wojciech Kułagowski. Mamy też firmy krajowe, zagraniczne, jak na przykład Innogy Polska, Philip Morris i tak dalej, i tak dalej. Pełną listę możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie, w zakładce o nas, na stronie pracodawcy RP. W zakładce o nas jest podzakładka karta ekologiczna. Tam można dokładnie się z tą kartą zapoznać. Można ją kolportować i jest tam, są wymienione wszyscy dotychczasowi sygnatariusze. Przygotowujemy uroczyste wręczenie, przekazanie tej karty prezydentowi Rzeczypospolitej. Wcześniej, bo 6 listopada na okrągłym stole w Brukseli ta karta została przekazana przez naszego prezydenta Andrzeja Malinowskiego ministrowi Kurtyce, Michałowi Kurtyce, jako prezydentowi COP24. I nie ukrywam, może to jest jeszcze też ważna informacja, że ta karta wiąże się z misją pracodawców RP. Mianowicie w zeszłym roku, w grudniu 2018 roku, z rąk pracodawców Fidżi przejęliśmy prezydencję Marrakesh Business Active for Climate, czyli stowarzyszeniu pracodawców całego świata wspierających realizację porozumienia paryskiego z 2015 roku. Tyle o karcie. Gdybyście Państwo... nie widzę. Jest Piotr? Jest. Przepraszam. Gdybyście Państwo chcieli rozmawiać o tej karcie, chcielibyście wskazać potencjalnych sygnatariuszy bądź przystąpić samemu, Piotr Hajder, dyrektor Departamentu Komunikacji u pracodawców RP, tą sprawą się zajmuje i można się do niego w tych kwestiach zwrócić. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, to już przystąpimy do realizacji. Teraz, który guzik? To jest pilot. Dobrze. Tak. Proszę Państwa, tytuł seminarium eksperckiego. Znany leitmotyw, jak walczyć ze smogiem, i on się będzie przewijał przez całe nasze dwugodzinne spotkanie. I przed Państwem lista ekspertów, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zgodzili się podzielić swoimi opiniami i wiedzą na temat tego doniosłego problemu. Eksperci to Paweł Bogusławski, naczelnik w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki, doktor zresztą. Pan Roman Głaz, naczelnik Wydziału w Departamencie Ochrony Powietrza i Klimatu z Ministerstwa Klimatu. Piotr Górnik, dyrektor do spraw energetyki cieplnej Fortum. Przemysław Hoffman, nie ma, ale uprzedzano nas, że może się spóźnić, ewentualnie w ogóle nie dotrze, bowiem w Ministerstwie Rozwoju od rana zaczęło się spotkanie z gminami o podobnej problematyce i być może pan dyrektor w ogóle do nas nie dotrze, ale odnotowujemy jego hipotetyczną deklarację, że chciał z nami się spotkać i podzielić swoją wiedzą. Pan Jacek Kisiel, zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza Polityki Klimatycznej, miasto stołeczne Warszawa.
Grzegorz Onichimowski, doradca prezesa zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Andrzej Rupczyński, Forum Energii, dyrektor do spraw strategii ciepłownictwa, autor raportu pod tytułem Czyste ciepło 2030. To doniosły dokument, z którym warto się zapoznać ze względu na zawartość faktograficzną, merytoryczną i bardzo kompetentne rekomendacje. Pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry. Jacek Szymczak, prezes zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Ja już nie powiem dokładnie, ile lat Jacek Szymczak jest prezesem tej izby, ale chyba z 20 czy więcej? To będzie już 20 rok. 20 rok. Proszę Państwa, to jest człowiek encyklopedia, jeśli chodzi o polskie ciepłownictwo i funkcjonowanie ciepłownictwa, który o tym ciepłownictwie wie wszystko. I Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland. Kogoś pominąłem? Chyba nie. Wszyscy już zostali zaprezentowani. Konwencja jest następująca naszego spotkania. Ja będę starał się może nie tyle moderować dyskusją, co raczej prosić o zabranie głosu poszczególnych panelistów, poszczególnych ekspertów. Dzień dobry Paniom, witamy. Prosimy o znalezienie miejsca. Może być z tym trudno, będzie ciaśniej, ale myślę, że damy radę. I tak, tak jak już mówiłem, mamy 2 godziny czasu na wymianę opinii, poglądów i rekomendacji. Kończymy lunchem tutaj w holu z wykorzystaniem tej części salowej. Ekspertów jest 2, 4, 6, 8, 10? 10. No to mniej więcej 8 do 10 minut na każdego, choć będą pewne wyjątki ze względu na prezentacje, które jak wiem, to przygotował pan Piotr Górnik z Fortum, pan Jacek Kisiel z Warszawy, miasta stołecznego i dr Paweł Bogusławski. Jeszcze jestem winien Państwu jedno wyjaśnienie. To seminarium to nie tylko próba realizacji tej naszej karty ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorców i pracodawców, ale również to odpowiedź na potrzeby naszych członków. Jednym z tych członków jest przedsiębiorstwo energetyczne Fortum S.A. I zgodnie z ich sugestiami i we współpracy z dyrektorem Ławreckim, to ten pan, który tam skinął uprzejmie głową, i oczywiście prezesem Piotrem Górnikiem, wspólnie te przedsięwzięcie dzisiejsze przygotowaliśmy. I co? Proszę Państwa, jako pierwszy głos zabierze pan Kamil Wyszkowski, który niestety będzie musiał nas wcześniej opuścić ze względu na swoje inne zobowiązania. Także, panie dyrektorze, ma pan chwilę czasu podzielić się pewną refleksją, ale ja jeszcze coś powiem na temat smogu może, bo tam przygotowałem takie przypominajki. Smog, skąd się bierze, na czym polega. Jesteśmy w gronie ekspertów i może to jest trochę trywialne, ale zawsze jakaś warstwa dydaktyczna jest niezbędna, by mówić o pewnych kwestiach w sposób taki dogłębny, sięgając nawet do podstawowych definicji, byśmy wszyscy mówili o tym samym. Smog, skąd się bierze? Wiadomo, że to zanieczyszczenie powietrza, swoiste połączenie pyłów i mgły, stąd rodowód smog angielski, ale jeszcze jest smog chyba w Los Angeles, w zupełnie innym charakterze. I głównym producentem, w cudzysłowie, smogu to stare, nieefektywne piece w domach jednorodzinnych, przemysł, transport. Te domy jednorodzinne to tak zwana niska emisja, do 40 metrów wysokości.
która rozpyla te wszystkie pyły, zanieczyszczając nasze najbliższe otoczenie. Najbardziej powszechnie szkodliwe związki to frakcje pyłów PM10, PM2,5 oraz benzopiren. To ten smog powoduje ogromne spustoszenie. Na 50 miast najbardziej zanieczyszczonych w Europie, według WHO 36 jest w Polsce. To takie jak Żywiec, Pszczyna, Stary Sącz, Nowy Sącz i jeszcze wiele, wiele innych. Konsekwencje smogu w Polsce są tragiczne. 46 tysięcy zgonów. Smog jest przyczyną wielu chorób. Zmusza nas to do wykorzystania około 200 milionów dni zwolnień chorobowych według raportu WWF. Jak walczyć ze smogiem? Wydaje się, że antidotum mamy zoperacjonalizowane. No, chciałoby się przede wszystkim w pierwszej kolejności w gospodarstwach domowych wymieniać te nieefektywne źródła ciepła, te generatory smogu na paliwa bardziej przyjazne środowisku, aż do zakazu palenia węglem i innymi paliwami stałymi. Kraków na przykład jest już tego przykładem. Wprowadził ograniczenia w spalaniu węgla. Problem dotyczy około 2,5 tysiąca domów, 4 tysięcy palenisk, tak to można nazwać, ale na dziś około 1000 osób nie jest z tej grupy w ogóle zainteresowane wymianą swoich pieców węglowych. To znaczy, że to przesłanie nie do końca albo jest przez nich zrozumiałe, albo nie dotarło, albo po prostu czasami ich nie stać, bo to jest jeden z podstawowych problemów w walce ze smogiem. Brak zasobów, niski poziom życia materialnego powoduje, że ludzie nie chcą przystąpić do skądinąd słusznych programów. Sami z siebie się nie zbiorą, więc konieczne jest wsparcie, chociażby poprzez konsekwentną realizację programu Czyste Powietrze. To program rządowy z 2018 początkowo adresowany do indywidualnych obywateli, od zeszłego bodajże roku objęto tym programem w postaci swoistego pilotażu gminy. 571 gmin podpisało stosowne umowy, ale tych gmin w Polsce jest około 2,5 tysiąca, więc jeszcze obszar do wypełnienia jest olbrzymi. I co tu jeszcze jest ważne, proszę Państwa? Najważniejszą kwestią dla walki ze smogiem, wbrew pozorom, jest uprzednie wykonanie termomodernizacji budynków. Jeśli tego nie zrobić, to wymiana jednego pieca na drugi, zastosowanie pieców piątej klasy niewiele daje, jeśli ciepło ucieka przez mury, dachy i okna. Kolejne antidotum to szybka modernizacja sektora elektrycznego, upowszechnienie odnawialnych źródeł energii. Tu kłania się program Mój Prąd, gdzie coraz więcej z nas zostaje prosumentami. Oczywiście no, elektrownie systemowe, które są podstawą funkcjonowania polskiej elektroenergetyki, nie są emitentami smogu. No, niemniej jednak zmiana struktury wytwarzania energii ma tutaj i preferowanie źródeł odnawialnych ma tutaj spore znaczenie. I tu Państwo macie na tym slajdzie realny, bo możecie ten widok zobaczyć na billboardach na terenie Warszawy.
Jak widać, miasto stołeczne Warszawa, Zielona Warszawa podjęła akcję taką informacyjną dotarcia do osób posiadających te kopciuchy, by zechcieli je zlikwidować w zamian za wsparcie finansowe. To jest przykład akcji na rzecz ograniczania zanieczyszczania powietrza Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Takich przykładów pewnie jest więcej. Ja będę na koniec chciał do tego slajdu nawiązać, bo mam tutaj pewne spostrzeżenia i rekomendacje. Zresztą myślę, że przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego nam powie, jak ta akcja przebiega i jaki jest rezonans społeczny. Tyle, proszę Państwa, tytułem wprowadzenia. Wracamy do agendy ekspertów. Myślę, że to Państwu ułatwi odbiór tych wypowiedzi. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland. Bardzo proszę. Jeśli tam nie ma Pan blisko mikrofonu, to ja tu dysponuję jakimś ten, ewentualnie można przesunąć. Ale wygodniej na pewno jest z takim stacjonarnym. Okej, to będę mówił przez mikrofon. Cieszę się, sobie włączyłem stoper, żeby tych 8 minut wykorzystać dobrze i żeby nie przedłużyć. Też najmocniej Państwa przepraszam, że muszę wyjść wcześniej, ale uprzedzałem Pana Leszka, że taka będzie konieczność. Ja bardzo nie lubię, jak się wychodzi w trakcie, więc wiem, jak też inni mogą na to zareagować. Nie jest to niegrzeczność, tylko rzeczywiście muszę. Dałem taki warunek, że jeżeli nie przyjdę, jeżeli to Państwo odbiorą źle, to proszę mi wybaczyć, ale naprawdę muszę wyjść w trakcie. Jeśli chodzi o tą naszą opinię, czy też stanowisko względem karty, którą Państwo przygotowali, to jest tylko pozytywna. Oby więcej tego typu inicjatyw i trzymamy kciuki za jak największą liczbę sygnatariuszy. Też przypomnę, że United Nations Global Compact jest tą częścią systemu ONZ, która odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym. W ramach systemu ONZ skupiamy największą liczbę korporacji, to jest ponad 10 tysięcy na dziś, ze 160 krajów i jednym z priorytetów dla systemu ONZ jest chociażby walka o ochronę powietrza. Też ta walka trwa od dziesięcioleci. W tym roku UNGC będzie miało swoje 20-lecie. Została utworzona w 2000 roku przez sekretarza generalnego Kofi Annan. Natomiast sama walka ze smogiem trwa od 1979 roku w rozumieniu prawa międzynarodowego, bo wtedy powstała pierwsza konwencja ONZ dotycząca smogu. Polska jest stroną tej konwencji od maja 1982 roku. Też tutaj warto przypomnieć w kontekście rozmowy, którą mamy, to, że o niskiej jakości powietrza od pewnego czasu jest głośniej, to ogromna zasługa ruchów miejskich. Piotr jest z nami, chociażby z Polskiego Alarmu Smogowego. Nasze znowuż stanowisko jest takie, żeby wspierać maksymalnie, jak się da, organizacje społeczne, które oddolnie, czy ruchy miejskie, które oddolnie tego rodzaju działalność informacyjną prowadzą, też prowadząc przy okazji działalność edukacyjną, uświadamiającą, po to, żeby chociażby były później decyzje na poziomie centralnym, regionalnym czy lokalnym, jeśli chodzi już o takie kwestie bardziej regulacyjne. Rolą UN Global Compact znowuż jest moderowanie tak zwanej samoregulacji biznesowej. Obok działań rządowych, to też robimy, czyli konkretne zmiany prawa, to dla nas bardzo ważna jest ta część samoregulacyjna, gdzie jeżeli biznes będzie w stanie się samoograniczyć albo, co ważniejsze, wpisać w takie globalne megatrendy, czyli potencjalnie zarobić na tym, że będzie zeroemisyjny albo niskoemisyjny, to zaraz rozszyfruję, o co chodzi, na danych finansowych, to tylko lepiej. Na dziś problem niskiej jakości powietrza w Polsce może być też polską szansą. Ja też chcę bardzo wyraźnie wskazać, bo Polska może, dokonując transformacji energetycznej, tu była mowa chociażby o konieczności zmiany systemów grzewczych w budynkach, czyli ta tak zwana termomodernizacja. Przypomnę, że skala jest potężna, bo to jest nie mniej niż 4 300 tysięcy budynków jednorodzinnych, pewnie więcej, jeżeli tam doliczymy inne, mniej efektywne systemy grzewcze obok kotłów węglowych zasypowych, czy kotłów kaflowych, czy pieców kaflowych, czy kóz na drewno, innych tego typu instalacji, które już dawno nie powinny mieć przestrzeni dla swojego funkcjonowania w Polsce, no to mamy też inne technologie grzewcze, też wysokoemisyjne, choć nie wpisując się w kategorię chociażby kotłów węglowych zasypowych, które też warto wymienić przy okazji tej termomodernizacji. Na bazie tego procesu w Polsce może
to chciałbym, żeby dobrze Państwo mnie zrozumieli, żeby to dobrze wybrzmiało, może powstać silna branża, która będzie branżą zeroemisyjną, branżą przyszłości. Zresztą z ministrem Kurtyką o tym rozmawiamy jeszcze od takiego spotkania przygotowawczego przed szczytem klimatycznym w Katowicach w ramach COP24. Żeby Polska stała się przykładowo największym producentem pomp ciepła w Europie, w miejsce największego producenta kotłów węglowych w Europie. Na dziś produkujemy koty węglowe, nie ma najmniejszego, to jest spory problem oczywiście, żeby przekształcić tę gałąź przemysłu, ale zrobienie tego wysiłku jest jak najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Też proszę zwrócić uwagę na to, że technologia produkcji pomp ciepła jest podobna do technologii produkcji kotłów węglowych. To jest ten sam park, znaczy podobny park maszynowy, podobne umiejętności ludzi, którzy tą gałąź przemysłu tworzą. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, żeby tego rodzaju ruch wykonać. Dlaczego? Dlatego, że w ramach systemu ONZ tutaj wejdę do finansowania, chociażby w ramach Zielonego Funduszu Klimatycznego, czy Climate Adaptation Fund, są przekazywane środki przez społeczność międzynarodową dla krajów trzecich typu Indie, Pakistan, to długa lista krajów, gdzie jest niska jakość powietrza, na instalację technologii zero bądź niskoemisyjnej. Czyli jeżeli potencjalnie Polska stałaby się producentem technologii zeroemisyjnych, w tym przypadku podaję przykład pomp ciepła, bo on jest bardzo dobry, to jak najbardziej lista odbiorców tej technologii jest długa. To jest mniej więcej, tak żeby uprościć, 73 kraje na dziś. Czyli warto się tym rzeczywiście zająć, patrząc od tej strony. Żeby znowuż unaocznić Państwu, jakie jest przykładowo zasilenie Zielonego Funduszu na teraz, to jest 10,4 miliarda dolarów, docelowo ma być to 100 miliardów dolarów. W dalszej perspektywie, patrząc na fundusze powiązane, czy fundusze Banku Światowego, czy tak zwane fundusze powiernicze, które są jakby powiązane z polityką klimatyczną przez inne agendy bądź programy ONZ-owskie, to jest nie mniej niż 300 miliardów dolarów. Czyli naprawdę warto jest się nad tym pochylić i zastanowić się nad też tą zdolnością sprzedaży technologii wypracowanych w ramach polskiego rynku wewnętrznego przy okazji programu Czyste Powietrze dla krajów trzecich. Chciałem zwrócić uwagę na ten element, bo on bardzo często unika, znaczy umyka w dyskusji. Idąc dalej, kwestie legislacyjne, bo też bym prosił, żeby ta karta, która powstała, żeby ona miała też swój taki bardzo praktyczny wymiar w ramach wysiłku związanego z ustawodawstwem. Przykładowo w lipcu tego roku przygotowaliśmy założenia do reformy olejowej. Konkretna ustawa, właściwie dwie ustawy, które trzeba zmienić. Chodzi o olej zużyty, który jest spalany w Polsce półlegalnie bądź nielegalnie, jest elementem tak zwanej niskiej emisji. Jego można przerabiać, mówimy o 240 tysiącach ton, znaczy metrów sześciennych, przepraszam. Gdzie pomijam kwestie zdrowotne, bo one wiadomo, że są dramatyczne, na każdym opakowaniu po oleju silnikowym wiadomo, że tego nie wolno spalać, to trzeba przerabiać w rafineriach, które są do tego przystosowane. Takie rafinerie są w Polsce, są przynajmniej trzy, cierpią na chroniczny brak surowca, bo jest spalany w warsztatach mechanicznych, ten surowiec właśnie. Czyli mechanicy się nim ogrzewają poprzez przerabianie pieców olejowych na piece innego rodzaju, tak, czy piece, które spalają ten olej, zużyty olej przepracowany. Propozycja ustawowa, którą przygotowaliśmy, teraz będzie szła w ramach tej kadencji Sejmu do Komisji Sejmowej, będziemy się tym zajmować, żeby to domknąć, też wykorzystując praktycznie fakt, że Polska weszła do Rady Rządowej przy UN Global Compact 18 lipca tego roku, czyli mamy dodatkowy mandat do tego, żeby ten wysiłek legislacyjny, taki regulacyjny podejmować. Przypominam, że przy okazji tych olejów zużytych mamy szarą strefę w branży olejowej, która jest wartości mniej więcej 150 milionów złotych. Niby niewiele, ale jednak to jest ta szara przestrzeń biznesu, z którą też trzeba walczyć w kontekście walki z szarą strefą, czy walki z korupcją w Polsce. To też ma znaczenie przy okazji dyskusji chociażby na temat składu węgla, skąd trafia węgiel do indywidualnych odbiorców o zanieczyszczony, o niskiej jakości, jak się ten proceder odbywa, kto na tym zarabia. To są też bardzo ciekawe kwestie, którymi warto się po prostu przyjrzeć w kontekście dyskusji o niskiej jakości powietrza w Polsce. I ostatnia rzecz, bo już mi zostało 30 sekund z moich 8 minut. Pan dyrektor Kisiel na pewno będzie mówił o kampanii dotyczącej kartyny kopciuchowej, ja tak sobie umownie nazywam, którą Warszawa prowadzi. My podjęliśmy też wysiłek, żeby w tym dronie też, żeby to, bym chciał, żeby to wybrzmiało, żeby stworzyć razem z miastem Warszawa tak zwany Zielony Fundusz, czyli fundusz powierniczy, którego właścicielem będzie miasto Warszawa, a donatorami będzie sektor prywatny skupiony w ramach UNGC, w ramach United Nations Global Compact, z którego to funduszu będą finansowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie. Też robimy go dla innych miast w Polsce. Zaraz uzasadnię je dlaczego. I w ramach tego funduszu chcemy też się zająć obok smogu czymś bardzo silnie z nim powiązanym, czyli małą retencją w miastach i kryzysem związanym z terenami zielonymi.
mała retencja, to kryzys wodny. Kryzys w wodnych miastach jest bardzo silny. Jeżeli nie ma wody, to drzewa usychają, a jeżeli usychają, to nie ma sensu ich nasadzać, bo to są wyrzucone pieniądze w błoto. Czyli bym prosił Państwa, żeby sobie połączyć jakość powietrza z kryzysem wodnym. One idą razem. Jeżeli będziemy w stanie w tym trybie rozmawiać tak bardziej holistycznie o tym problemie, no to świetnie. My mamy w tej chwili w Polsce 78 miast, które są skupione w ramach NASCA Platform, sieci ONZ-owskiej miast, która współpracuje z nami. My jesteśmy koordynatorem tej sieci. Po stronie centralnie koordynuje to siedzibą w Bonn, tak zwana agenda klimatyczna UNFCCC, ta sama, która organizuje szczyty klimatyczne co roku. Wysiłek, który chcemy podjąć z tymi 78 miastami, są tak zwane standardy minimum, które te miasta mają podjąć. I też bym prosił, żeby Państwo jakby rozważyli, jak tą sieć wykorzystać, bo ona jest. Ona jest, ma się dobrze i się rozwija. Co więcej, do tych 78 miast przystępują 23 kolejne. Czyli to, co można byłoby zrobić w ramach tych standardów minimum dla miast poprzez działania, czy oddziaływanie karty, którą przygotowali pracodawcy RP i działania biznesu, jako zmotywować te miasta do jeszcze większego wysiłku, jako oddolnego z tego poziomu, z tak zwanego poziomu lokalnego, przy okazji wzmacniając działania programu Czyste Powietrze, które jak wiadomo ma swoje kłopoty. I ostatnie zdanie, bo już minutę po czasie jestem tym razem, powołaliśmy też grupę bankową na forum w Krynicy, widząc, że nie idzie wdrażanie programu Czyste Powietrze. Na razie mamy w tej grupie 8 banków, i no, też proszę trzymać za to kciuki, bo mamy nadzieję, że to pozwoli na udrożnienie systemu. Wiadomo, pan prezes Piotr Woźny jest bardzo dużym zwolennikiem tego rodzaju otwarcia Narodowego Funduszu. Teraz mamy Ministerstwo Spraw Klimatu, mamy też Ministerstwo Rozwoju pod przywództwem dwóch polityków. Minister Kurtyka to nie polityk akurat, ale bardziej urzędnik, tak? Natomiast pani minister Emilewicz ewidentnie, którzy chcą sytuację zmienić. Więc rzeczywiście jest taka optymalna sytuacja dla pracy na tym polu, bo bez udrożnienia środków w ramach programu Czyste Powietrze, to rzeczywiście w ramach tej walki o jakość powietrza daleko nie zajdzie. To tyle z mojej strony. Raz jeszcze przepraszam, że będę musiał w trakcie dyskusji wyjść. Nie ma już za co przepraszać. Jest pan usprawiedliwiony, panie dyrektorze. Nie ma problemu. Ja myślę, że tak, powiedział pan rzecz ciekawą o tej grupie bankowej wspierającej poczynania w walce o klimat. Zdaje się, że Związek Banków Polskich tę inicjatywę popiera i wszyscy są zainteresowani, choć wydaje się z pozoru, że no, banki muszą zarabiać na pożyczkach, kredytach i takim wsparciu. I nie zawsze to chyba zostanie pozytywnie odebrane przez potencjalnych beneficjentów. Tak, bardzo proszę. Krótkie jedno zdanie komentarza i uzasadnienie, dlaczego to ma sens. Jest taki instrument bankowy, który się nazywa obligacje przychodowe. Z drugiej strony, jak się patrzy na małe miejscowości w szczególności, to one są bardzo nisko zadłużone. Czyli w momencie obsługi, czy jakby dokapitalizowania konkretnych miejscowości, gdzie te obligacje przychodowe mogą być zastosowane jako narzędzie bankowe, jako zabezpieczenie inwestycji pod kątem wymiany kopciuchu, chociażby, czyli tym zabezpieczeniem jest program rządowy, no to to ma głęboki sens, żeby tego rodzaju ruch wykonywać i banki rzecz jasna mogą wtedy się jakby zabezpieczyć, czy jakby no, zrobić to, zabezpieczając swoje... No tak, to mają swoje, zabezpieczone swoje interesy. Swoje interesy, tak. Ale tylko wtedy to się uda. No przypomnę, że tak. Sukces programu 500+, oparty był, mówię o dystrybucji, na sektorze bankowym. Jeżeli się tego nie zrobi podobnie, no to Narodowy Fundusz, no widać, że on się zatkał, tak? On nie jest w stanie tego przeprowadzić. To trzeba uruchomić sieć placówek i sieć kliencką. Dopiero wtedy to tak pójdzie jest, do przodu. Trzeba działać na obszarze całego kraju, a nie tylko poprzez struktury scentralizowane, bo to wtedy się do wszystkich zainteresowanych nie dotrze. Nie, ale to się zgadzamy, że te zielone obligacje, nazwijmy, stanowią takie instrument, mogą stanowić takie instrumentarium, pod zastaw których można realizować przeróżne przedsięwzięcia, a interesy banku są właściwie zabezpieczone i nie ma, że tak powiem, obawy co do niewypłacalności sektora bankowego, tak? Dzięki. Teraz poproszę pana Piotra Górnika, dyrektora do spraw energetyki cieplnej Fortum. Fortum przygotowało prezentację o swoich działaniach wrocławskich. To przykład, jak przedsiębiorstwo energetyczne postrzega swoją misję, na jakie bariery napotyka i co chciałoby i mogłoby zrobić dla jeszcze wielu, że tak powiem, mieszkańców, no, przede wszystkim tam, gdzie ma swoje sieci ciepłownicze. Ale nie będę tu już głosu zabierał. Pan Piotr Górnik, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Zdaje się, że coś nacisnąłem. Wróćmy do początku. Proszę Państwa, ja żeby Państwu umożliwić to, żebyście nie musieli głową kręcić w prawo i w lewo, przejdę może w kierunku prezentacji, bo w końcu mogę być odpowiedzialny za jakieś przekręcenie czyjejś szyi, a nie o to nam tutaj chodzi. Proszę Państwa, tak jak Pan doktor powiedział, Fortum jest przedsiębiorstwem energetycznym obecnym w Polsce od 2003 roku i bardzo mocno działającym w kierunku ograniczenia oddziaływania na środowisko. Po pierwsze, zrównoważony rozwój, na to stawialiśmy od samego początku, to jest bardzo wysoko w agendzie Fortum, ograniczenie emisji CO2, zrównoważony rozwój, to jest coś, co dostajemy z korporacji i czym chcemy się tutaj dzielić. Czy jesteśmy przedsiębiorstwem modelowym, ciepłowniczym modelowym, ocenią Państwo sami. My będziemy chcieli się podzielić pewnymi doświadczeniami, naszym podejściem do biznesu ciepłowniczego. A właściwie to wolałbym powiedzieć, że naszym podejściem do biznesu ciepłowniczo-chłodniczego, bo zdaje się, że przed nami, tak jak jest pewna transformacja w energetyce, w ciepłownictwie, to ciepłownictwo przestanie być kojarzone tylko i wyłącznie z podnoszeniem temperatury. Coraz to częściej będziemy się spotykali również z oczekiwaniami naszych klientów, żeby tą temperaturę w okresach wysokich zewnętrznych temperatur obniżać. A w końcu jesteśmy od tego, żeby dostarczać komfort życia dla naszych klientów. Proszę Państwa, ciepło sieciowe jako przykład walki ze smogiem. To, na co Fortum rzeczywiście stawia i co będę chciał Państwu przedstawić w pewnych krótkich rzeczywiście slajdach, to jest rozwój sieci ciepłowniczych, to są nowe przyłączenia. I tutaj mówimy jakby o takim obszarze przyłączania zarówno nowych obiektów takich mieszkalnych, jak i zupełnie innych, ale raczej nowych. To jest również likwidacja indywidualnych kotłowni i pieców grzewczych, czyli to mówimy tutaj o podłączeniu bardziej istniejących już starych obiektów i to jest najlepszy przykład, który realizowaliśmy we Wrocławiu. No i w końcu zmierzamy do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Proszę Państwa, przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Pokazaliśmy Państwu tutaj taki przykład przyłączenia małej kotłowni węglowej ogrzewającej 5 kamienic. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, jakie efekty ekologiczne można w ten sposób uzyskać, ale wspomnę, że jest to kotłownia ogrzewająca 5 kamienic. Najczęstszym jednak elementem, który funkcjonuje w wielu naszych miastach, to nie jest kotłownia dla 5 kamienic, to są indywidualne piece w każdym mieszkaniu. I ten efekt wtedy dla takiego indywidualnego pieca jest znacznie, znacznie więcej. To, o czym pan doktor mówił, to jest te najbardziej szkodliwe, to jest emisja pyłu PM10, PM2,5, to jest benzoalfapiren. Dla takiej kotłowni 2,7 kg na rok to jest bardzo duża ilość. Proszę Państwa, realizując program czystej energii dla Wrocławia, no niestety napotykamy na pewne bariery. I nie jest to specyficzne dla Wrocławia, jest to charakterystyczne dla przeprowadzenia inwestycji liniowych, myślę, że we wszystkich miastach. Po pierwsze, są to kwestie własnościowe. Myśmy zaoferowali naszym klientom, że zrealizujemy przyłączenie do sieci w okresie jednego roku. Natomiast to, z czym rzeczywiście się spotykamy, to jest kwestia własności terenu i uzyskania zgód na ułożenie tego przyłącza, nawet jeżeli ono jest niekiedy bardzo krótkie. To jest kwestia własności, to są również kolizje infrastrukturalne. Obok tego powiem, że próbowaliśmy rozwinąć we Wrocławiu program District Coolingu, czyli po to, żeby te piękne kamienice, które tutaj Państwo widzicie, które w wielu przypadkach z tyłu są obwieszone klimatyzatorami, zostały ich pozbawione. Niestety musieliśmy z tego projektu zrezygnować, ponieważ po prostu we Wrocławiu nie było gdzie ułożyć tych rur. Rury chłodnicze muszą być znacznie większe niż rury ciepłownicze, większa średnica, więc te kolizje infrastrukturalne zarówno w District Coolingu, jak i w District Heatingu są rzeczywiście znaczące. No i coś, co jest najbardziej znaczące, jeżeli chodzi o naszych klientów, to jest realizacja instalacji wewnętrznych.
Pan doktor wspomniał, że program Czyste Powietrze obejmuje nie tylko przyłączenie do sieci ciepłowniczej. On obejmuje również termomodernizację, wymianę stolarki, ale również po to, żeby przyłączyć te kamienice do sieci ciepłowniczej, konieczna jest budowa instalacji wewnętrznych. Myślę, że nawet ostatnio we Wrocławiu przynajmniej pojawiło się parę artykułów dotyczących tego, że nasi klienci zrezygnowali już ze swoich indywidualnych pieców. Dzisiaj niestety jeszcze troszeczkę marzną, ponieważ zarządca nie zdążył z budową instalacji wewnętrznych. My z naszym węzłem czekamy. Instalacja wewnętrzna nie jest gotowa. W efekcie niestety mieszkańcy jeszcze parę dni będą musieli poczekać na dostawy ciepła. Proszę Państwa, jeżeli idzie o rozwój sieci ciepłowniczych, o którym mówiłem, my rzeczywiście stawiamy bardzo duży nacisk na to, żeby przyłączać do sieci ciepłowniczej największą ilość możliwych klientów. Są to nie tylko nowe budynki, bo to jest rzeczywiście dosyć popularne, natomiast są to również budynki istniejące. Jak Państwo widzicie, w całej Polsce w okresie od 2008 do 2018, czyli dziesięciolecie ostatnie, podłączyliśmy ponad 600 MW. To jest znaczące miasto. To jest znaczące, bardzo duże, około 500 tysięcy mieszkańców to jest tego typu miasto. Zaczynaliśmy od rozwoju, w 2008 było to 49 MW. W całej Polsce, w tych trzech lokalizacjach, gdzie jesteśmy jako firma ciepłownicza, w ubiegłym roku to 74 MW w całej Polsce fizycznie podłączone. Natomiast w samym Wrocławiu, gdzie zadedykowaliśmy ten program we współpracy z miastem, jak Państwo widzicie, w ubiegłym roku to jest 67 MW przyłączonych. Łącznie w samym tylko, jedynie we Wrocławiu to jest prawie 600 MW nowej mocy przyłączonych. Niestety w tym czasie moc, zapotrzebowanie na ciepło w mieście niewiele wzrosło. Myśmy de facto pokryli jakby ograniczenie zapotrzebowania na ciepło z tytułu termomodernizacji, niewiele odłączonych kamienic, które zmieniły źródło ciepła. To są pojedyncze przypadki. Jak Państwo widzicie, to jest około 70 tysięcy mieszkańców tylko i wyłącznie pokrytych tymi dostawami ciepła. Proszę Państwa, wrocławska sieć ciepłownicza to jeden z większych systemów ciepłowniczych. To ponad 530 km sieci ułożonych we Wrocławiu. Pokrywamy około 62% zapotrzebowania miejskiego na ciepło. To dosyć wysoki wskaźnik. Od 2006 roku wydaliśmy ponad 200 milionów jedynie na rozwój tej sieci. I jest to sieć dosyć młoda, bo ponad 55% ma mniej niż 20 lat. Troszeczkę do tego się przyczynił również przypadek roku 1997, kiedy Wrocław przeżył powódź i w związku z tym MPEC ówczesny został wsparty kredytem z Banku Światowego i wymienił jakąś część tych sieci. Ale jak Państwo widzicie, około 10% sieci ma mniej niż 10 lat. I teraz parę konkretów, bo tak jak poprzednik również wspominał, czas nas goni, jesteśmy troszeczkę opóźnieni. Program Czysta Energia dla Wrocławia, z którym myśmy wruszyli na początku ubiegłego roku, czyli troszeczkę przygotowania do tego programu wyprzedziły troszeczkę rozpoczęcie programu Czyste Powietrze. To, na co kładziemy największy nacisk, to jest rozwój sieci ciepłowniczych, to jest rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. To jest ten nasz pakiet antysmogowy, o którym powiem troszeczkę więcej, ale to jest również ostatni, bardzo, myślę, ważny element, to jest edukacja ekologiczna. Mówiąc o programie Czyste Powietrze, mówiąc o edukacji, a może świadomości ekologicznej, nie można zostawić tego całkowicie. My prowadzimy akcje zarówno w szkołach, jak i spotykamy się z mieszkańcami różnych dzielnic, organizujemy tego typu spotkania jako pikniki, bądź jako dedykowane spotkania, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z miastem. Proszę Państwa, luty 2018 roku to jest start programu. To, co obiecaliśmy, to, że Fortum przyłączy każdą kamienicę w określonym obszarze.
obszarze wytypowanym razem z miastem. Jest to obszar, w którym jakość powietrza pozostawia najwięcej do życzenia. Od momentu złożenia wniosku do przyłączenia maksimum 12 miesięcy, o tym wspominałem, są pewne trudności, bariery, ale to są tylko wyzwania, które musimy pokonać. Dalej dedykowani nasi konsultanci pomagają na etapie formalności, na etapie złożenia wniosku, uzyskania decyzji przyłączenia do sieci. No i to, co oferujemy, to są niższe koszty wynikające z tego, że Fortum na własny koszt buduje przyłącze, nie pobieramy opłaty przyłączeniowej. Koszty węzłu, bo tutaj klient ma do wyboru, albo korzysta z naszego węzła, albo decyduje się na swój własny węzeł. Jeżeli korzysta z swojego własnego węzła, to jesteśmy w stanie również mu wesprzeć go w tym, rozłożyć na dogodne raty. No i coś, co było swego rodzaju ewenementem, to po to, żeby pokazać, że to może funkcjonować, że to jesteśmy w stanie my razem z zarządcami, ale przede wszystkim zarządcy, zorganizować w tego typu sposób, że to może zafunkcjonować, przeznaczyliśmy 1 milion złotych na budowę instalacji wewnętrznych. Z tego miliona okazało się, że jednak potrzebne jest troszeczkę więcej. Zorganizowaliśmy konkurs, na podstawie którego wyłoniliśmy beneficjentów tego programu. Ograniczyliśmy wsparcie do 300 tysięcy złotych dla jednego budynku. Wyszło, że 3 to 900, w związku z tym zdecydowaliśmy o 4 budynkach. Poziom wsparcia wynosi 1 200 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem, wytypowaliśmy miejsce, w którym skupiamy się, realizując nasz program. I proszę Państwa, to jest rzeczywiście Śródmieście. Tutaj widzicie mapę, którą dostaliśmy z Urzędu Miasta. Mapę pokazującą obszary, w których występuje największe, czy występowało w 2015 roku największe przekroczenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Skupiliśmy się na Śródmieściu. To jest dokładnie opisany ten element, w którym wszystkie nasze oferty są ważne. I myślę, że jak do tej pory udaje nam się z tego wywiązywać. Efekty w Śródmieściu Wrocławia rok 2000, od początku to jest do października, to jest 51 budynków podłączonych do sieci. Czy to jest znacząca ilość? Ocenicie Państwo sami, ale to jest 51 budynków, w których około 2,5 tysiąca odbiorców zostało przyłączonych do sieci i przestało kopcić, przestało emitować do atmosfery. 51 budynków, my rocznie przyłączamy około 150-170 nowych przyłączy. Dalej w obszarze opracowania są następne 83 umowy przyłączeniowe, czyli w sumie to, nad czym dzisiaj pracujemy, to jest niespełna 150 nowych odbiorców ciepła w istniejącej infrastrukturze. Ale oprócz tego Śródmieścia, o którym wspominałem, to są również projekty rozwojowe sieci, czyli to są Maślice, Nowe Żerniki, Jagodno, czy Kępa Mieszczańska lub Brochów. To są obszary, w których realizujemy rozwój sieci ciepłowniczej po to, żeby od samego początku obsługiwać to rozwijające się bardzo szybko miasto. I proszę Państwa, przyłączenie to jest jedno, natomiast co byśmy nie mówili, najczystszą energią jest ta, która jest niewyprodukowana, czyli poprawa efektywności. I tutaj rzeczywiście skupiamy się na oferowaniu naszym aktualnym klientom rozwiązań cyfrowych, które mogą ograniczyć zużycie ciepła. Poprzez dopasowanie temperatury wewnętrznej, poprzez nieprzegrzewanie, ale również poprzez informowanie o tym, jaki jest poziom zużycia. Zarówno zarządcy, jak i mieszkańcy, jak i Państwo również możecie skorzystać z otwartej strefy w aplikacji Fortum, żeby dowiedzieć się coś więcej na temat jakości powietrza, jeżeli jesteście naszym klientem, również z tej aplikacji możecie się dowiedzieć o wielkości zużycia energii. No i dalej rozwój niskoemisyjnych źródeł ciepła. Tak jak mówiliśmy, rok 2018, 119 nieruchomości przyłączonych do sieci. To jest całkowite działanie, nie tylko w ramach programu Czysta Energia dla Wrocławia. Przeliczając, to jest około 15 tysięcy nowych odbiorców ciepła.
W ubiegłym roku wybudowaliśmy 8 km nowej sieci oraz 4 km zostały zmodernizowane częściowo ze wsparciem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo bazując na naszych tylko i wyłącznie funduszach. No i efekt to jest około 1600 pieców, kopciuchów, palenisk indywidualnych przyłączonych do naszej sieci. Proszę Państwa, dalej na ten rok to jest około 104 umowy przyłączeniowe. Zaangażujemy, czy częściowo już zaangażowaliśmy 35 milionów złotych w modernizację sieci, tak jak wspominałem, częściowo ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No i to, co jest również istotne z punktu widzenia klienta, a nie jest tak prosto zawsze przekonać klientów do tego, to jest automatyka pogodowa. Ona umożliwia rzeczywiście poprawę komfortu życia w kamienicy, bo może się zdarzyć we wrześniu lub sierpniu nawet, że temperatura spadnie do poziomu, kiedy to ogrzewanie się włączy. Z drugiej strony trochę zarządcy się tego obawiają, że włączy im się nagle ogrzewanie, natomiast działa to rzeczywiście, funkcjonuje bardzo dobrze i to ogrzewanie, jeżeli się poza sezonem włączy, to ono włączy się wtedy, kiedy temperatura jest odpowiednio niska, w związku z tym również temperatura w mieszkaniu spada. Proszę Państwa, tyle, jeżeli idzie o sposób funkcjonowania Fortum w programie Czyste Powietrze dla Czysta Energia dla Wrocławia i jeżeli idzie o funkcjonowanie Fortum w Polsce jako przedsiębiorstwa energetycznego. Chciałbym powiedzieć modelowy sposób, ale myślę, że tutaj Pan Prezes Izby Gospodarczej powie jeszcze, jak to się dzieje w innych przedsiębiorstwach ciepłowniczych w Polsce, a ja... Mówiąc o tym programie, chciałbym wspomnieć również jeszcze o tym, jak funkcjonuje Fortum w różnych innych miastach, bo poza Polską, ponieważ Fortum funkcjonuje zarówno w krajach bałtyckich, jak i w Norwegii, czy Finlandii, bądź Sztokholmie w Szwecji, gdzie rzeczywiście wdraża rozwiązania bardzo zrównoważone, ograniczające emisje. Nasi koledzy w Finlandii, w Espoo, będące częścią stolicy Finlandii, Helsinek, właśnie wprowadzają program czystego ciepła dla Espoo i do roku 2025 zdecydowali się o całkowitym odejściu od spalania węgla, a do 2030 Espoo będzie wolne od paliw kopalnych. Ten program jest realizowany, tego typu rozwiązania są możliwe do wprowadzenia. I rzeczywiście wyzwania, przed którymi stoi cała branża ciepłownicza, to nie tylko walka ze smogiem, ale to jest również dekarbonizacja systemów ciepłowniczych. I myślę, że to jest ten element i to słowo, które będzie się pojawiało coraz to częściej na naszych konferencjach, ale również w tych rozmowach biznesowych. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli jakieś pytania... Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, jeśli ktoś z Państwa ma chęć zadania pytania bądź skomentować wypowiedź prezesa, to bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan Jacek Kisiel, zastępca dyrektora Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Mam takie pytanie o te obszary priorytetowe, o których miasto dogadało się właśnie z Państwa przedsiębiorstwem, że na obszarze tych terenów, jeżeli właściciel jakiejś nieruchomości będzie chciał się przyłączyć do ciepła sieciowego, pozostanie mu to umożliwione. Czy to dotyczy budynków miejskich, czy także budynków prywatnych? Program został zadedykowany, to była wspólna nasza decyzja, do budynków prywatnych. Natomiast obszar programu został uzgodniony z miastem. Razem z miastem, miasto zresztą ogłosiło swój program dedykowany bardziej do infrastruktury komunalnej, z którym rozpoczyna właśnie tego typu działania i w którym również jesteśmy jednym z graczy. Natomiast podłączamy wszystkie budynki, zarówno komunalne, jak i prywatne, a wsparcie do instalacji wewnętrznej zostało zadedykowane dla właścicieli prywatnych. Tak to zostało zbudowane. Budowaliśmy program pilotowy, natomiast muszę powiedzieć tak, że jeżeli idzie o odmowy przyłączenia sieci na terenie Wrocławia, zresztą na terenie całej Polski,
Jeżeli idzie o Fortum, one zdarzają się bardzo rzadko. To jest sporadyczne przypadki w skali roku. Oczywiście zgłaszane do Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli wystąpi. A ja mam podobne pytania jak pan dyrektor, bo też się chciałem zapytać o tę mapę wrażliwości, bo to ona była w tej prezentacji z 2015 roku. A jakby wyglądała dzisiaj? Mamy jakiś stan poprawy? Monitorujemy to? To po pierwsze. A drugie, co mnie interesuje, to na ile w tym wszystkim, że tak powiem, o podjęciu tych działań waszych, zadecydowały przesłanki biznesowe, a na ile takie prospołeczne i proekologiczne? Czy to była wasza inicjatywa, czy to była inicjatywa miasta, żeby zacząć te sfery wrażliwe porządkować i likwidować zanieczyszczenia? Myśmy powołali wspólny komitet, który pracował we Wrocławiu. Jacku, od kiedy? Jeszcze przed uruchomieniem tego programu, około 2,5 roku temu, zaprosiliśmy rady, przedstawicieli rad dzielnic do tego typu pracy. Dyskutowaliśmy na najróżniejsze tematy, między innymi na temat intensyfikacji sprzedaży ciepła, przyłączania do sieci. Usłyszeliśmy dosyć sporo krytycznych uwag, jeżeli idzie o naszą działalność, no ale to po to organizowaliśmy, żeby poprawić naszą działalność, w efekcie poprawić również nasz wynik finansowy. Także oczywiście te działania miały swoje podłoże również biznesowe, natomiast wytypowanie dzielnic i współpraca z miastem w zakresie przyłączania do sieci były spowodowane bardziej tym prospołecznym aspektem, o której tutaj pan doktor mówił. Natomiast jeżeli idzie o jakość powietrza, miasto opublikowało niedawno w swojej prezentacji jakość czy poziom smogu, który występuje we Wrocławiu, i wskazało w tym, że ilość dni, w których normy jakości powietrza są przekroczone, we Wrocławiu jest malejąca, nawet chyba wcześniej niż od 2015 roku. Także ta jakość powietrza we Wrocławiu się poprawia, natomiast niestety pozostaje jeszcze dosyć sporo do zrobienia. Stąd nasze działania zmierzające do przyłączania nowych odbiorców i działania miasta, które mają wspierać właśnie termomodernizację, wymianę okien i dalej idąc nawet wsparcie dla klientów ciepła już tego czystego, związane ze wzrostem kosztów ogrzewania. Proszę Państwa, nie mamy się co oszukiwać. Przejście z kopciuchów opalanych byle czym na piece zeroemisyjne bądź nawet przyłączenie do sieci wiąże się z wzrostem kosztów ogrzewania dla tego typu odbiorców. I tutaj miasto poszło rzeczywiście w kierunku wsparcia tych najbardziej wrażliwych mieszkańców. Czyli poprzez pomoc socjalną, poprzez, tak? Pomoc socjalną. No to jest ważne. Dzięki panie dyrektorze. Ktoś jeszcze chciał dopytać dyrektora o niuanse programu Czysta Energia dla Wrocławia? Pan dyrektor zapowiedział już kolejnego panelistę. Zapowiedział Jacka Szymczaka i akurat miałem identyczną propozycję, by popatrzeć szerzej trochę na polskie ciepłownictwo, bo Czysta Energia dla Wrocławia i to, co Fortum robi we Wrocławiu, to pewnie swoisty ewenement, przykład warty popularyzowania, ale zapewne niepowszechne. Jak jest to w polskim ciepłownictwie? Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Ciepłownictwa Polskiego. Dziękuję, zdecydowanie tak, to jest bardzo pozytywny przykład, ale zanim do tej kwestii się odniosę, pozwólcie Państwo, że przekażę kilka informacji i danych właśnie globalnych, dotyczących całej Polski, no bo liczby jednak są przekonywujące. Po pierwsze, jeżeli chodzi o potencjał sektora ciepłownictwa systemowego, to jest 55 tysięcy megawatów mocy zainstalowanych. Wykorzystanie to jest 38 tysięcy megawatów. Cały system elektroenergetyczny Polski jest poniżej 30 tysięcy megawatów. Nie można tego porównywać, ale to świadczy... Tak, 30 chyba. 40. No w każdym razie to jest to jest porównywalne. Otóż to. Ale u nas zamówienie jest na poziomie tych 38 tysięcy megawatów zamówionych, gdzie mamy 400 przedsiębiorstw z koncesją. To są dane Urzędu Regulacji Energetyki aktualne
Czyli koncesja jest tam, gdzie jest zainstalowanych więcej niż 5 MW. Czyli w kilkuset miastach mamy systemy ciepłownicze w Polsce. W miastach udział ciepła systemowego jest średnio, tak jak pan prezes mówił, na poziomie 60%. A jeżeli odniesiemy się do kwestii danych GUS-owskich, to ciepło systemowe zapewnia dostawy dla około 42% gospodarstw w kraju. Ten potencjał trzeba wykorzystywać w maksymalnym stopniu. Na marginesie około 60% ciepła już produkowanych jest w kogeneracji, a 15% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł skojarzonych. I teraz jeszcze kwestia związana z samym zanieczyszczeniem, bo to myślę warto na początek taki podział sobie wprowadzić, bo zauważyłem, że często te pojęcia się mylą. Mówimy o zanieczyszczeniach, mówimy o niskiej emisji, my wprowadzamy czytelny podział. Wysoka emisja i niska emisja. Niska z komina, poniżej 40, ale też jest ważny rodzaj zanieczyszczenia. Bo to, co pan doktor powiedział, mówiąc o niskiej emisji, to mówimy między innymi o tych pyłach drobniutkich, o średnicy 2,5 mikrometra, PM 2,5, 10, o benzoalfapirenie, między innymi. A mówiąc o tej wysokiej emisji, no mówimy o związkach siarki, azotu, pyłach wyższych, no i gazy cieplarniane. Głównie CO2, z którym walczymy na poziomie unijnym, ale pamiętajmy również i o metanie, i o parze wodnej. To mi się troszkę mniej mówi. W każdym razie warto ten podział wprowadzić. I teraz, my od 11 lat, jako nasza organizacja, prowadzimy program promocji ciepła systemowego. Dlaczego to jest istotne? Z kilku powodów. Po pierwsze, startując z tym programem, czyli przed rozpoczęciem, 12 lat temu, zrobiliśmy pierwsze badanie wśród mieszkańców, wśród naszych klientów, czyli spółdzielni, wspólnot, pytając się, co z punktu widzenia naszych wszystkich klientów szeroko rozumianych jest najważniejsze. I na pierwszym miejscu była cena ciepła. Nic poza tym. Nikt nie wspomniał wtedy jeszcze o tym, że jest jakiś aspekt ekologiczny. Te badania na przestrzeni tych 12 lat prowadzimy cyklicznie co 2-3 lata. Ostatnie badanie, które zrobiliśmy w ubiegłym roku, pokazało, że na pierwszym miejscu, aha, i co jest ważne, metoda jest ta sama, czyli mamy zapewnioną porównywalność otrzymywania wyników. I okazało się, że na pierwszym miejscu po raz pierwszy, co było nas zaskoczeniem, nie była cena ciepła. Na pierwszym miejscu z niewielką różnicą była jakość i bezpieczeństwo dostaw ciepła, na drugim była cena, a na trzecim pojawił się aspekt ekologiczny. I dlaczego to jest ważne? To już się przejawiało dzisiaj w wystąpieniach, że chcąc walczyć skutecznie ze smogiem i w tej skali globalnej, a smog jest zjawiskiem nie tylko właściwym dla dużych miast, bo pamiętajmy, że on też się pojawia w małych miastach, a czasem i na obszarach wiejskich, tylko jest może mniej dokuczliwy, ale rzeczywiście tam też jest. To niezwykle ważną kwestią jest zbudowanie świadomości wśród mieszkańców, czyli edukacja i jeszcze raz edukacja. Prowadzimy od kilku lat lekcje ciepła. To są lekcje, które są dedykowane dla dzieci. Pierwsza, druga klasa, trzecia, czwarta. I w tym roku w tych lekcjach uczestniczyło już 300 tysięcy dzieci. A kto je prowadzi, te lekcje? A właśnie, to prowadzą przedsiębiorstwa ciepłownicze, które są skupione w programie ciepła systemowego. Mamy kilkaset przedsiębiorstw w naszej organizacji. Przystępują do tego programu. My, jako organizatorzy programu, mając tą świadomość, że trzeba budować tą świadomość, i to najlepiej zacząć już od samego początku. Daliśmy cały wkład narzędziowy, czyli opracowaliśmy metodykę, sposób postępowania, i takie trzy sety lekcyjne odbywają się w tych przedziałach dla dzieci i organizowane są przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. 300 tysięcy dzieci. Zresztą ten program, to tak na marginesie, został nominowany w ramach Europejskiego Energetycznego
dnia, to się odbywa co roku, ten energetyczny tydzień na poziomie Komisji Europejskiej, w kategorii młodość z całych programów Unii Europejskiej został nominowany jako, trzy nominacje były do głównej nagrody, czyli edukacja i jeszcze raz edukacja. Teraz kwestia konkretnych efektów i co daje stosowanie ciepłownictwa systemowego w wymiarze globalnym. Kolejnym narzędziem, który realizujemy w ramach naszego programu, jest program certyfikacji budynków i systemów ciepłowniczych pod kątem emitowania smogu, czy emitowania tych zanieczyszczeń. I to są konkretne dane, znów realizowane przez niezależny podmiot zewnętrzny. Zbieramy wszystkie dane związane z emisją pyłu 2,5-10 i benzoalfapirenu. Otrzymane wyniki rzeczywiste pokazują, że jeżeli budynek ogrzewany jest ciepłem systemowym, to emisja pyłu PM10 jest 100 razy mniejsza niż w przypadku wykorzystywania takiego indywidualnego kotła. Jeżeli chodzi o pył jeszcze bardziej niebezpieczny, bo drobniejszy, on jest znacznie niebezpieczniejszy, i benzoalfapiren, to redukcja jest 200-krotna w porównaniu do tych małych kociołków, kopciuchów, jakby nie powiedzieć. Czyli mamy to zbadane, udokumentowane i to działa również na wyobraźnię i świadomość mieszkańców. Zresztą tego typu tabliczki zawieszane są już na wielu tysiącach. Ale, i dlatego powiedziałem na samym początku, jeżeli odnosimy do komina, to mówimy nie o niskiej emisji, tylko o wysokiej emisji. Niska emisja to są pyły i benzoalfapiren. I tutaj praktycznie nie ma. Wysoka emisja to jest inna kwestia, tylko taka jest fizyka. Wysoka emisja... Dlatego powiedziałem na samym początku, dobrze byłoby, żebyśmy sobie usystematyzowali dyskusję. Pan mówi o tym, co wydobywa się z kominów, co wydobywa się z kominów elektrociepłowni. Tam nie ma PM-ów, tam nie ma praktycznie benzoalfapirenu. Jeżeli już, to mówimy o związkach siarki, azotu, pyłu tego grubego i CO2. I problem jest CO2, do tego też nawiążę. Natomiast nie niska emisja. I nawet nie ma znaczenia, że komin jest wysoki i te emisje opadną gdzieś dalej. To jest kwestia związana z ochroną klimatu, globalnie rozumianego. Natomiast nie niskiej emisji. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o programy, które tutaj były już wspomniane. Program Czyste Powietrze. Bardzo dobrze, że taki program powstał, ale miejmy również świadomość tego, że w programie tym jest możliwym uzyskanie dofinansowania przez indywidualnych mieszkańców na wymianę jednego kotła węglowego na drugi kocioł węglowy. Nie ma już takiej możliwości? Jest to możliwość, jest taka możliwość, ale jest ona całkowicie teoretyczna. Znaczy wymagania, które są wstawione przed tym kotłem węglowym, są takie, że taki kotł węglowy hipotetycznie mógłby zostać zainstalowany, tylko kosztowałby trzykrotnie więcej od kotła gazowego. Problem polega na tym, że nawet nie jest trzy razy od kotła gazowego dobrze, tylko skoro jest taka możliwość, to zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Nie ma sensu zamieniać jednego kotła na drugiego, nawet tej piątej generacji, z tego również prostego powodu, że raz utrwalany jest ten ślad węglowy, dwa, że ten kocioł wymaga specjalnej jakości węgla. O niskiej zawartości siarki, dużej kaloryczności, bardzo drogiego. Znaczy, ja przepraszam, tu chyba trzeba jeszcze dodać, bo pan o tym nie powiedział, że ten program Czyste Powietrze, on oczywiście jest taka możliwość, wymiany kotła zasilane węglem na węgiel, ale w ostateczności, kiedy nie ma innych możliwości, nie ma do centralnego, prawda, gazu innych nie ma, to wtedy, bo rzeczywiście tak. Są obszary kraju, gdzie po prostu nie ma takiej możliwości i wtedy jest wymiana
na ogrzewanie węglowe. Oczywiście spełniające wymogi dyrektywy ekoprojektu, czyli ta piąta klasa. Także po prostu to tak trzeba doprecyzować. To już tak, mamy dyskusję między ekspertami. Dobrze, bo to ożywia atmosferę. Za chwilę będziemy to kontynuować, ale Jacek, jeszcze ty. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Tak, oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że nawet tam, gdzie nie można podłączyć do systemów ciepłowniczych, bo tu też chcę powiedzieć, że no ciepło systemowe nie jest panaceum na rozwiązanie wszystkiego. To jest jedno z narzędzi efektywnych, ale jedno z narzędzi. Więc uważam, że lepiej byłoby nawet, jeżeli ten budynek jednorodzinny nie ma dostępu do ciepła systemowego, to skoro i tak już wydajemy pieniądze, to wydajemy tam, gdzie to jest możliwe, nie wiem, na kolektory, na pompę, a nie na kocioł piątej generacji. Z tego również prostego powodu, że pamiętajmy, mamy przepisy wynikające z pakietu zimowego, jest znowelizowana dyrektywa OZE-owa i będziemy musieli w perspektywie, jako państwo, do 2030 roku zwiększyć udział OZE do 32% i w ciepłownictwie, w sektorze ciepłownictwa ten udział ma się, nie tylko systemowego, całego, ma wzrastać o 1,3 punktu procentowego rocznie średnio. Więc i z tego punktu widzenia lepiej byłoby w tym sektorze, gdzie 60%, tak, objętych innymi sposobami ogrzewania, dopingować, wydawać pieniądze również na OZE, bo spełnimy ten globalny warunek. Niespełnienie przyniesie konsekwencje finansowe dla Polski. Więc też patrzmy na zagadnienie smogu poprzez dekarbonizację i szerzej. Kolejna rzecz. Była tu w prezentacji też pana prezesa podniesiona kwestia podłączania do sieci ciepłowniczej. I to jest bardzo duży problem w obszarach zurbanizowanych, bo rzeczywiście wyobraźcie sobie państwo, że szczególnie w dużych miastach, ale nie tylko, żeby poprowadzić sieć, trzeba poprowadzić ją przez działki należące do kilku, kilkunastu, czasem kilkudziesięciu różnych właścicieli. I ten proces uzgadniania czasami trwa kilkanaście miesięcy albo i dłużej. W związku z tym gdzieś tam na końcu, czasem jeżeli mówimy o nowych budynkach, inwestorzy myślą, nie będę czekał 2 lata na to, aż będę podłączony do systemu ciepłowniczego, zbuduję inne rozwiązanie. W związku z tym musi być wprowadzona ustawa, która reguluje kwestię podłączania do systemów ciepłowniczy, czyli lex specialis, tak? Nawet gdyby to miała być ta niepopularna specustawa, to jeżeli mówimy o tym, że poważnie chcemy walczyć ze smogiem i wykorzystać w pełni ten potencjał, o którym mówiłem, specustawa musi być. I to jest również, myślę, ważne z punktu widzenia miast, gdzie systemy ciepłownicze funkcjonują. Pojawia się również, jeżeli mówimy o dekarbonizacji, kwestia, jaki rodzaj paliwa zamiast węgla. I to jest zarówno w kontekście tej niskiej emisji, ale też i wysokiej emisji. OZE oczywiście jak najbardziej tak. Myśmy też zrobili badania w naszej organizacji przy okazji współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który wyszedł z bardzo fajną inicjatywą. Chyba to było, nie wiem, już rok temu czy wcześniej. To jest inicjatywa Ciepło z OZE, czyli przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w tym programie pod warunkiem, że zbudują 2 źródła OZE-owe i jeden magazyn ciepła. Przedsięwzięcie bardzo ambitne, wymagające dużych nakładów, tym bardziej, że jedno ze źródeł ma być pogodowe zależne, drugie nie, czyli nie tylko biomasa, może kolektor, może nawet wiatraki, o tym za chwilę, i magazyny ciepła. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj w Polsce mamy 4 czy 5 magazynów ciepła, ale tylko godzinowych. Natomiast nie mamy jeszcze w ogóle magazynów sezonowych, które pozwalają utrzymywać ciepło nie i korzystać z tego zasobu z magazynu nie w cyklach dobowych, ale miesięcznych. To funkcjonuje na przykład w Danii czy w Skandynawii. I wtedy będzie można również wykorzystywać technologię power to heat, czyli nadwyżkę energii elektrycznej z wiatraków, gdzie ona byłaby stracona,
dedykowana do sezonowych magazynów ciepła. Z punktu widzenia dekarbonizacji, walki z niską emisją, jak najbardziej właściwe rozwiązanie. 47 firm zgłosiło akces do uczestnictwa w tym programie pilotażowym, a mówię to o tym, że to nie jest tylko kwestia jednego przedsiębiorstwa, również i małe zgłosiły się. I kwestia legislacyjna, to co powiedziałem, to jest kwestia związana z rozwojem sieci, ale również z możliwością pozyskiwania środków na realizację tych inwestycji, które są niezbędne w sektorze. To już jest kwestia inna, związana z wieloma jeszcze innymi sprawami. Jacek, powoli już ci jakby odbiorę możliwość mówienia. Natomiast chciałem krótko skomentować tę ostatnią kwestię, te lex specialis dla przyłączy, dla systemów scentralizowanych, dla szybkiego zaradzenia sytuacji narastania smogu. Ja myślę, że warto skorzystać z chociażby z obecności pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego od października jest kierowana przez naszego prezydenta Andrzeja Malinowskiego, który ma taką ambicję, by Rada Dialogu podejmowała inicjatywy legislacyjne. To nie czekajmy, bo warto, że tak powiem, przygotować może pewne założenia takiej ustawy, przedyskutować ją na RDS-ie i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, czyli związkową i rządową, nadać temu bieg, bo to naprawdę nie ma co czekać. Jedna rzecz, jeżeli można, to tego typu założenia do projektu ustawy zostały przygotowane na poziomie jeszcze zespołu ministerialnego, który został powołany jeszcze zarządzeniem ministra energii byłego. Od roku mniej więcej trwają prace na poziomie resortu. Jeszcze nie ma decyzji, czy możemy taką... Może trzeba się temu przyjrzeć, zinwentaryzować i nadać jakby nowe takie pchnięcie, ale... Panie profesorze, jeszcze jedno zdanie mogę? Możesz. Bo jeszcze jest jedna kwestia, ale spójna z tym, co mówimy. To jest kwestia budynków. Tutaj pan prezes też powiedział, górnik, o tym, że oczywiście termolizujemy, etc. Oczywiście tak. I to, żeby była sprawa jasna. My jako ciepłownicy nie walczymy ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło. Wpisujemy się w to. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że żeby przyłączyć od 2021 roku nowe budynki, które mają zupełnie już nowy standard zapotrzebowania na poziomie, w zależności od tego, czy to jest budynek wielorodzinny, jednorodzinny, wielorodzinny, 65 kWh na metr kwadrat w roku, to my musimy mieć ciepło, w którym będzie odpowiednio dużo ciepła pochodzącego z OZE, odpadowego lub kogeneracji, bo inaczej nie będziemy mogli ich podłączyć. Czyli to jest bardzo spójne również z tą walką o dekarbonizację i poprawę jakości powietrza w miastach. Jacek, to się wszystko ze sobą wiąże i tłumaczy, a mamy niedoczas, w związku z tym ja poproszę teraz, wrócimy na chwilę do smogu, bo zajęliśmy się ciepłownictwem. Chciałbym teraz wrócić do smogu, by o tym powiedział nam pan Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, a po nim pan Roman Głaz z Ministerstwa Klimatu. Byśmy jeszcze raz, jakby zapadło nam w pamięci, jak z tym smogiem, co to jest, jak z nim walczyć i co on w naszym życiu powoduje, a potem wrócimy do ciepłownictwa. Dobrze, 8 minut. Tak, nie więcej. Dobrze, ja krótko. Dzień dobry, jeszcze raz Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Krótko opowiem o tym, co się nam udało, czy się co się w Polsce udało, albo udaje, zaczyna robić, i pokażę też pewne ryzyka i to, co się nie udaje, albo to, czego w ogóle jeszcze prawie, że nie dotknęliśmy, bo jeśli mówimy o smogu, to tutaj do tej pory wybrzmiewało dosyć mocno zanieczyszczenie powietrza i dekarbonizacja w dużych miastach, ciepłownie, czyli Wrocław, Poznań, Warszawa czy Kraków. I tam to jest bardzo dobre narzędzie i dekarbonizacyjne, i narzędzie, w którym się poprawia jakość powietrza. Natomiast w Polskim Alarmie Smogowym my mówimy głównie o domach jednorodzinnych,
wiedząc o tym, że to jest ta nasza polska zmora i to jest coś, z czym próbujemy się uporać. Opowiem o kilku tematach, to znaczy o uchwałach antysmogowych, o rozporządzeniu dotyczącym sprzedaży kopciuchów, o normach jakości węgla, o zakazie spalania węgla, bo takie rzeczy się zaczynają pojawiać i to są te rzeczy, które powiedzmy, że można nazwać częściowym ograniczonym sukcesem i powiem też o problemach i wyzwaniach, które przed nami są. No to 8 minut nie wystarczy. Wystarczy, będę krótki i szybki naprawdę w punktach. Problemy i wyzwania. Problemami i wyzwaniami dla nas wszystkich będą na pewno samochody, bez wątpienia. I drugim problemem, pewnie to Państwa zaskoczę, będą kominki. Kominki, spalanie drewna. Do tego zaraz wrócę. Takie rekreacyjne, tak? Rekreacyjne. For pleasure, tak? Żeby tak, posiedzieć oczywiście z lampką wina przy kominku w chłodny, tak, zimowy wieczór. To będzie jedna z potężniejszych batalii, jaką Państwo zobaczą. Dobrze, uchwały antysmogowe. Mamy w Polsce w tej chwili już 10 uchwał antysmogowych, czyli takich przepisów uchwalanych na poziomie województwa, które definiują, ile mamy czasu na likwidację kotłów określonej klasy. Dla przykładu Mazowsze ma jeszcze 3 lata i 2 miesiące na likwidację wszystkich kopciuchów z terenu województwa, łącznie z miastem Warszawą. Szacuje się, że to jest około 400 tysięcy kotłowni do remontu. 400 tysięcy kotłowni na Mazowszu w 3 lata wyremontować? No zobaczymy. Małopolska, podobna liczba, ten sam czas. Inne województwa mają troszeczkę horyzont czasowy dalszy, ale to też jest potężne wyzwanie. Czy sobie z nim poradzimy? No zobaczymy. Na razie idzie to marnie, żeby to podsumować. To są województwa, które nie przystąpiły do realizacji takich programów. Tak, tak. Jeszcze jest kilka województw, w tym te, które tradycyjnie uważają się za najczystsze, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, ale pomorskie już w tej chwili uchwałę antysmogową będzie przyjmować być może już wiosną. I tutaj bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze o tym wspomnę, w województwie pomorskim będzie uchwała antysmogowa, ale tam do tej uchwały ograniczającej kopciuchy dojdzie również zapis o zakazie spalania węgla w mieście Sopot. Sopot chce zakazu spalania węgla wzorem Krakowa. Nie wiemy, ale są głosy, że być może do Sopotu dołączy Krynica. Być może dołączą inne miasta. To jest nowa rzecz, jeszcze o niej wspomnę. Kopciuch, ograniczenie sprzedaży kopciuchów w Polsce, to udało się. To znaczy udało się po długich bojach, bo w końcu uszczelniono to nieszczęsne rozporządzenie kotłowe, które pozwalało sprzedawać różne rzeczy z nieuczciwym sprzedawcom. Wreszcie to uszczelniono, Państwowa Inspekcja Handlowa zacznie to kontrolować, kary będą potężne. W związku z tym wydaje się, że ten problem został rozwiązany, przynajmniej przepisy, które obowiązują, są już w tej chwili szczelne i będą działać dobrze. Normy jakości węgla. Mamy normy jakości węgla w Polsce, które są wyjątkowo marnej jakości. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Fakt, że jakieś normy obowiązują, ale te normy opisują jakość węgla, który jest bardzo słabej jakości, są normami skrzywionymi, bezsensownymi. Niemniej te normy są. Zaczną w zasadzie obowiązywać od czerwca 2020 roku, więc to jest taki sukces, który trudno nazwać połowicznym. No i rzecz, o której już troszeczkę napomknąłem, to znaczy ciekawa sprawa, ciekawy trend, który się zaczął pojawiać w Polsce przy okazji uchwały antysmogowej na Pomorzu, gdzie już wiemy, że Sopot na pewno wyjdzie z propozycją zakazu węgla na ich terenie, ale tego typu zakazy, poza Krakowem, o którym wszyscy wiemy, tak, od 1 września tego roku zakaz spalania paliw stałych na terenie miasta, czyli bez dymu w zasadzie, podobne zakazy zbliżone będą obowiązywały dla Wrocławia i dla uzdrowisk dolnośląskich, ale w dosyć odległym horyzoncie czasowym, więc tam jest sporo czasu jeszcze na to. Natomiast zaczynają się pojawiać w Polsce, w różnych województwach oddolne głosy, często przyznaje się trochę przez alarmy smogowe stymulowane, to znaczy głosy mówiące o zakazie spalania węgla w różnych miejscowościach. Na przykład w Raciborzu na Śląsku przyjęła rada
chyba środowiskowa, taką rezolucję, w której chce zmiany uchwały antysmogowej województwa śląskiego, w której w Raciborzu wprowadzi się zakaz spalania węgla. Podobne podejście... A oni tam kotły węglowe produkują. Tak, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest pokazuje naprawdę fundamentalną zmianę mentalności. I to jest niezwykłe, co się dzieje, bo do Raciborza być może dołączy Sosnowiec i mamy bardzo poważne deklaracje ze strony Rybnika, czyli z miasta, które jest, można powiedzieć, stolicą polskiego smogu, bo Rybnik jest taką już legendą smogową, miasto naprawdę o wyjątkowo ekstremalnych stężeniach pyłów zawieszonych, ekstremalnych mam na myśli takich, jakie jeszcze kilka tygodni temu odnotowywaliśmy w Delhi, w New Delhi. To były podobne stężenia w Rybniku w roku 2017. Rybnik, Sosnowiec, co dalej? Kielce. W Kielcach taką rezolucję już Rada Miasta podjęła o zakazie spalania węgla. Co dalej? Na Mazowszu, Podkowa Leśna. Być może już niedługo będziemy mieli kolejny apel miasta mazowieckiego też o zakaz spalania węgla na ich terenie. Te rzeczy się będą pojawiać coraz częściej i coraz więcej będziemy o tym słyszeć, co pokazuje nam, że zmiana naszej mentalności co do zanieczyszczenia powietrza powoli się zaczyna przekładać na zmianę również podejścia do klimatu. Powoli te dwa pojęcia zaczynają się ze sobą zazębiać. I dwie ostatnie rzeczy, problemy i wyzwania. W ogóle w Polsce nie zaczęliśmy mówić o samochodach. W ogóle. Nie mamy w Polsce żadnej strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej. Nic się z tym nie robi. Miasta są bardzo ostrożne. Jak Państwo wiedzą, największą partią w Polsce jest partia posiadaczy samochodów. To jest coś, co jest w tej chwili bardzo trudne do ruszenia. Jest duża obawa. Drugą partią, być może trochę nakładającą się na posiadaczy samochodów, jest partia posiadaczy kominków, którzy uważają, że jak usłyszałem na jednym ze spotkań, to jest serce mojego domu. Kominek, dym, ogień i tak dalej. Ciepło domowego ogniska. Ciepło domowego ogniska, tak, proszę Państwa. I to jest coś, co będzie też niezwykle trudne. To jest problem nowego świata, bo o ile w Londynie na przykład udało się zwalczyć smog z węgla, to w Londynie, w miastach brytyjskich zaczynają się zwiększać stężenia pyłów zawieszonych. Powtarzam, zwiększać. Dlaczego? Dlatego, że tam bardzo mocno wszyscy inwestują tak zwane ekologiczne źródła ciepła, czyli kominki, które to już jest dyskusyjne, czy drewno kawałkowe, czy pelet jest zeroemisyjne w sensie dwutlenku węgla, to zależy, jak jest wyprodukowane, czy na przykład nie zostało przywiezione z Brazylii albo ze Stanów Zjednoczonych okrętem spalającym mazut. To też są różne, bardzo skomplikowany temat. Więc tutaj kominki będą problemem. Wprawdzie uchwały antysmogowe, różne uchwały mówią o kominkach ekoprojektowych. Na przykład na Mazowszu za 3 lata każdy kominek będzie musiał być albo zgodny z ekoprojektem przy pomocy elektrofiltrów, albo będzie musiał być zlikwidowany. Kto z Państwa o tym wie? Prawda? Jeden. No tak? Trudno, żeby pan dyrektor nie wiedział. A nie wystarczy nie używać tego kominka? Trzeba go będzie likwidować? Raczej trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby był bezużyteczny. Ja sama deklaracja to może być. Z tego lenistwa. Tak, ja nie używam, ponieważ zmierzyłem jakość powietrza w moim mieszkaniu i dowiedziałem się, co robi mój kominek. To było 3 lata temu, to był ostatni raz, kiedy rozpaliłem kominek. Naprawdę warto wiedzieć, byłem potężnym miłośnikiem drewna, kominków. Od momentu, kiedy sprawdziłem stężenia w swoim domu i jeszcze w 9 innych domach moich sąsiadów, wiem, że kominek jest w stanie wygenerować zanieczyszczenie powietrza poziomu krakowskiego do wnętrza naszego mieszkania. Do wnętrza mieszkania. Nie tylko z komina na zewnątrz, ale również do środka. Najczęściej dym dostaje się do naszych domów przewodami wentylacyjnymi, dlatego że przewody wentylacyjne potrafią również wciągać powietrze do mieszkań. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. To, co pan powiedział, to niezwykle ciekawe i daje do myślenia. Jak to Mrożek w kazaniach na górce mówił, wszystko daje do myślenia, ale mało kto to bierze. Więc może powinniśmy wziąć sobie do serca takie doświadczenia i warto je upowszechniać. Chociażby z tymi kominkami, które z pozoru wyglądają niewinnie, a mogą robić spustoszenie. Ale ważne jest, że są takie oddolne inicjatywy, jak chociażby tych poszczególnych województw, które przyjmują programy antysmogowe.
jest już bodajże, jak pan mówił, 10, ja wiem, że 11, 3 dalsze przygotowują, ale dwa, tak jak mazurskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, to w ogóle nie myśli o tym na razie. Więc tam żyje się im pewnie lepiej, co wynika pewnie z otoczenia zieleni i tak dalej. To skoro mamy tyle tych inicjatyw oddolnych, to jak to jest z tym powietrzem? Panie naczelniku, niech pan nas tu uświadomi, jak to Departament Ochrony Powietrza i Klimatu postrzega i co jest takim rzeczywiście wyzwaniem? Czy wy patrzycie na emitentów, czy mobilizujecie struktury samorządowe? W jakim kierunku idą wasze działania w tym zakresie, bo macie ogląd sytuacji w całym kraju? Dziękuję za zaproszenie do dyskusji, za poruszenie tematu jakości powietrza. Proszę państwa, tu dzisiaj na sali zostało już chyba wszystko powiedziane. Ja tylko takiej dokonam pewnej reasumpcji. Nie, znaczy po prostu oczywiście wiem, że jeszcze głosy będą. Proszę państwa, jak jest z ochroną powietrza? Jakbyśmy spotykali się kilkanaście lat temu, kiedy resort środowiska zajmował się problematyką jakości powietrza, to w zasadzie byliśmy osamotnieni w tych działaniach. Oczywiście przygotowywaliśmy przepisy, które konsumowały samorządy, bo to samorządy odpowiadają za jakość powietrza na swoim obszarze i naprawiają w wyniku programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych. Natomiast te działania, jak widać, były nieskuteczne, bo jakość powietrza w dalszym ciągu stanowi wielki problem. I proszę państwa, w 2015 roku nastąpiło takie przełamanie. Powstał dokument strategiczny ministra środowiska, Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. I ten dokument w zasadzie odpalił te wszystkie działania, o których państwo dzisiaj tutaj na sali mówicie. W tym dokumencie okazało się, że zostało zidentyfikowane zjawisko, właśnie zjawisko niskiej emisji. Zostało pokazane, że ten obszar, który szczególnie tutaj trzeba uregulować i położyć duży nacisk, to jest tak zwany sektor bytowo-komunalny. Tutaj głosy już padały, że wysoka emisja, niska emisja. Tak, wysoka emisja jest ujarzmiona. To są i wysokie emitory, gdzie rozpraszają zanieczyszczenia i oczywiście technologie, które są zastosowane, służą temu, że te emisje są znikome, prawda? Te urządzenia odpylające, odsiarczające, odazotujące i wszelkie inne tutaj problem rozwiązują. No niska emisja, no to jest obszar sektora bytowo-komunalnego i oczywiście tutaj też było wspomniane, że transport. I po prostu okazało się, że te działania muszą być prowadzone na różnych płaszczyznach. Oczywiście ten w dalszym ciągu samorząd ma tutaj główne pole do popisu, ale wymagane jest takie zadzierzgnięcie partnerstwa do rozwiązywania tego problemu. Czy to będzie administracja rządowa, samorządowa, czy środowiska naukowe, czy społeczeństwo na końcu, no bo to też się okazuje, że jest ważnym graczem. Czyli po prostu takie działania już są prowadzone. Dokumenty strategiczne, które są w różnych obszarach gospodarczych tworzone, powinny uwzględniać problematykę jakości powietrza. I tak jest dzisiaj. Mamy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ona ma taką kartę programową Czyste powietrze, czyli te działania, które są prowadzone w kraju, też muszą być podporządkowane, czy tutaj taką osiągnąć synergię z działaniem na rzecz poprawy ochrony powietrza. Proszę państwa, okazało się, że minister środowiska nie jest wyłącznym graczem, który rozwiąże problematykę jakości powietrza, bo nie tworzy przepisów związanych z emisyjnością kotłów, z jakością paliw. I oczywiście takie działania zostały w tym krajowym programie ochrony powietrza pokazane i te działania dzisiaj są albo zrealizowane, albo realizowane, realizacja dobiega końca. No dzisiaj ja mogę się przyznać do tych dokumentów, które stworzył minister rozwoju finansów, czyli działania związane z wymaganiami
emisyjnymi dla producentów kotłów. Ta inicjatywa jest z Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Tak samo działania związane z ustandaryzowaniem jakości paliw. Oczywiście można dyskutować, czy te przepisy nie powinny być radykalne. Na szczęście przepisy, które minister energii stworzył, minister środowiska, dzisiaj klimatu, ma możliwość tak jakby ocenić i oczywiście można je zawsze podkręcić, bardziej radykalne stworzyć. Proszę Państwa, działania na rzecz rozwiązania problemów transportowych. Nie zgadzam się z takim powiedzeniem, że nie ma stref. Jest strefa. Jest strefa dla miasta Krakowa, dla jednego kwartału, gdzie testowane są rozwiązania. I od razu mówię, to nie jest tak, że jak się strefy otworzy, to się zaraz problem jakości powietrza transportowej załatwi. Nie, no po prostu problem jest z emisyjnością pyłów drobnych, benzopirenu. To są wybitne zanieczyszczenia związane ze spalaniem, prawda? Natomiast te problemy transportowe to jest bardziej emisyjność tlenków azotu. I tutaj po prostu no, ta strefa, tak patrzyliśmy, jak w innych krajach te strefy działają, one nie rozwiązują problemu tej niskiej emisji, tak jakby. No całkowicie nie dlatego, rozwiązują, dlatego, ale częściowo, dlatego, z dlatego, tak, tak, ale dlatego, dlatego po prostu trzeba do tego problemu podchodzić rozważnie. I tutaj samorządy, oczywiście te rady gminy mają tutaj na działania, żeby to można było przetestować. Proszę Państwa, tworzenie prawa. Dokonaliśmy tak jakby uszczelnienia przepisów dotyczących tworzenia programów ochrony powietrza, żeby je przyspieszyć. Ten okres tworzenia programów został skrócony i narzuciliśmy takie rozwiązania, które zagwarantują, że poprawa jakości powietrza do dotrzymania wartości normatywnych ma się odbyć w horyzoncie maksymalnie 6-letnim, czyli działania są krótkoterminowe roczne, średnioterminowe około 4 lat i po 6 latach ma nastąpić poprawa jakości powietrza, czyli po prostu takie pierwsze programy naprawcze powstaną do połowy przyszłego roku, czyli po prostu będziemy tutaj ten czas odmierzać i być może ten problem nie będzie już taki, ja jestem optymistą, ale też realistą, także po prostu pewnie 6 lat nie wystarczy, ale po prostu te działania muszą być prowadzone. Proszę Państwa, jak zobaczymy do Krajowego Programu Ochrony Powietrza, to są, tam są działania techniczne, rozwiązania techniczne, czyli wyzwanie dla producentów wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych. Oczywiście te spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojektu, które dla całej Unii obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, my już mamy od 2,5 roku wdrożone, czyli po prostu już wyprzedzamy te działania. Prawda? Później wszystkie rozwiązania z wykorzystaniem różnych form wytwarzania energii czystej. Oczywiście to się podpisuje pod tym wszystkim, że rozwiązania dobre są wtedy, kiedy podłączamy się do sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest możliwość, jak to się bilansuje ekonomicznie jak najbardziej. Wykorzystanie form odnawialnych źródeł energii to są sprawy lokalne. Tam gdzie na danym obszarze jest jakaś forma, która się broni od strony ekonomicznej, jak najbardziej, czyli czy to będzie energia wodna, czy to będzie słoneczna, czy będzie wiatr, to te rozwiązania są skuteczne. Proszę Państwa, następne, to Pan Prezes spogląda na zegarek, już zaraz będę kończył. Już od dłuższego czasu patrzę. Już, ale mówię, bo powiedziałem o rozwiązaniach finansowych. To znów w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, tam jest zapisane, bez skutecznego finansowania nie da się rozwiązać problematyki jakości powietrza. Program Czyste Powietrze taką możliwość stwarza. No to jest olbrzymi wachlarz środków finansowych, które po prostu tutaj będą, mam nadzieję, ten program musi oczywiście ulec różnym modyfikacjom, żeby był bardziej dostępny, ale takie działania są prowadzone. I na końcu oczywiście jest edukacja. Edukacja na wszelkim poziomie wszystkich, poczynając od małego dziecka z przedszkola, kończąc na dorosłym człowieku, który musi nawyki swoje zmieniać. I takie działania po prostu tutaj są realizowane, upowszechniane. Oczywiście edukujemy też na poziomie pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, czy gminnych ośrodków,
gdzie informujemy, w jaki sposób ludzie mogą uzyskać dofinansowanie. I oczywiście oni muszą wiedzieć, że oni są graczem całego procesu naprawy jakości powietrza, bo to oni przez tą niską emisję wprowadzają zanieczyszczenia i mogą też wpłynąć na tak jakby ograniczenie tych emisji. Ale to jak już pan powiedział o takim działaniu tych gminnych ośrodków pomocy społecznej, to mi się nasuwa tak ad hoc taka refleksja, że trzeba przeorientować ich filozofię działania. To nie obywatel ma przyjść do tego ośrodka i pytać o pomoc, tylko ten ośrodek powinien dotrzeć do tego obywatela. Zgadzam się, i mu to wręcz, że tak powiem, przypisać na stałe. Ale są tu różne problemy. Myślę, że jak się wypowie pan dyrektor Jacek Kisiel z Urzędu Miasta Stołecznego, to wrócimy do tej kwestii, bo tam zapowiadałem państwu, że wrócimy do tego slajdu Zlikwiduj Kopciucha. On dla mnie jest symptomatyczny pod wieloma względami. A teraz wrócimy do ciepła, do systemu... Ale oczywiście... Mówiłem, że mamy otwarty charakter dyskusji. Ja może krótko o tym, co powiedziałem. To znaczy powiedziałem, że nie ma w Polsce stref ograniczonej emisji komunikacyjnej poza Kazimierzem, bo w Polsce mamy prawo, które mamy na mocy ustawy o elektromobilności, które pozwala miastom zabraniać samochodom wjeżdżać na ich teren. I to jest prawo, które jest zero-jedynkowe. To znaczy, kiedy to prawo utworzono, to powiedziano samorządom, dobrze, możecie zakazać wjeżdżać samochodom na swój teren, pod warunkiem, a wjeżdżać mogą wyłącznie samochody elektryczne, na wodór i na jeszcze inne bardzo egzotyczne metody napędowe, co w praktyce oznacza, że jeżeli miasto wprowadzi taką strefę, to jest strefa zablokowana dla samochodów, czyli strefa piesza de facto. Miasta boją się takich stref, miasta nie chcą takich stref wprowadzać, ponieważ ten przepis, mimo że niby jest przepisem de facto martwym, co pokazuje przykład Kazimierza, w którym miasto ambitnie tę strefę chciało wprowadzić, to zostało zaskarżone. Mieszkańcy znienawidzili tego pomysłu, bo takie strefy ograniczonego ruchu komunikacyjnego w Europie, których jest ponad 300, polegają na tym, że samochody mają specyficzne oznaczenie, zależnie od emisyjności tego pojazdu, i niektóre samochody są wpuszczane, niektóre nie są. Czyli te śmierdzące pozostają poza granicami miasta, a te lepsze mogą po mieście jeździć, co w pewien sposób cywilizuje ruch. W Polsce parlament nie nadał miastom takich uprawnień, żeby mogły to robić. To po pierwsze. A po drugie, jeszcze ostatnia rzecz. W miastach, w których w Europie Zachodniej wprowadzono takie ograniczenia, odnotowano mierzalne spadki tlenków azotu. Mierzalne spadki, w sensie nie procent 1-2, tylko 20, 30, 40% spadku w ciągu kilku lat. Te strefy mają sens i mogą być wprowadzane, ale jak powiedziałem, będzie bardzo trudno te strefy w Polsce prowadzić. Jeszcze parlament nad tym nie usiadł do tego. Najtrudniej pewnie zmienić przyzwyczajenia, a my jesteśmy na trendzie fascynacji samochodami i użytkowaniem ich zawsze i wszędzie. Wracamy do ciepłownictwa, bo ciepłownictwo scentralizowane, ale nie tylko, to podstawowe antidotum na walce ze smogiem. Przekonywał o tym pan prezes Górnik. Oddam głos teraz Andrzejowi Rupczyńskiemu, autorowi, jak mówiłem, raportu Czyste Ciepło 2030. I będzie to dwugłos, bo w ślad za nim pan doktor Paweł Bogusławski. Andrzeju, bardzo proszę. I dodatkowo krótko. Tak, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Mam parę egzemplarzy raportu. Nie jestem autorem, tylko miałem przyjemność koordynować. Autorów jest wielu. Krajowa Agencja Poszanowania Energii i IBS, Instytut Badań Strukturalnych, byli autorami pewnych analiz, no ale ja rzeczywiście miałem tam też pewną istotną rolę. Co w tym raporcie i co chciałbym tak jeszcze uświadomić państwu i co my chcieliśmy pokazać? Chcieliśmy pokazać, że na ciepłownictwo trzeba patrzeć globalnie, nie tylko na ciepłownictwo systemowe, to które tutaj się przewijało, było omawiane, ale również właśnie to niesystemowe, to indywidualne i jako takie, jako całość to powinno być przedmiotem dedykowanej strategii. Pan prezes Szymczak powiedział
ja reprezentując ciepłownictwo, powiedział, że ciepłownictwo systemowe to jest 55 gigawatów mocy cieplnej, podczas gdy energetyka ma tylko 40. A ja powiem, że ciepłownictwo niesystemowe, czyli budynki indywidualne, mają 120 gigawatów mocy, 120 tysięcy megawatów mocy cieplnej zainstalowanej. To jest przepotężny sektor energetyczny, który nie ma swojego ojca. Władztwo nad tym sektorem jest rozproszone, a to środowisko, a to budowlańcy, a to ktośkolwiek. Energetycy w ogóle tego nie widzą. W chwili obecnej powstaje strategia dla ciepłownictwa i dobrze by było, żeby ta strategia objęła również to ciepłownictwo indywidualne, żeby nie była tylko strategią dla systemów ciepłowniczych. Systemy ciepłownicze rzeczywiście dostarczają 42% ciepło do 42% gospodarstw domowych, ale jeżeli spojrzymy na budynki, to jest to tylko 12% budynków w Polsce, gdzie dochodzi ciepło systemowe. W związku z tym ciepło systemowe jest bardzo ważne, ale ta grupa tych budynków poza tym ciepłem też powinna być zaopiekowana. Dlaczego walczymy ze smogiem? Bo nam się to opłaca. Budynki indywidualne, ogrzewane indywidualne, z tym spalające węgiel w kopciuchach, spalają 12 milionów ton węgla rocznie. To jest 87% węgla spalanego w Unii Europejskiej przez gospodarstwa domowe. W związku z tym to trzeba jakoś zaadresować ten problem i tym zarządzić. Razem z ciepłownictwem systemowym te sektory spalają około 26 milionów ton, czyli o 5 milionów mniej niż energetyka zawodowa. Trzeba przyjąć ambitne cele dla ciepłownictwa tego niesystemowego, czyli odchodzenie od węgla, a dla ciepłownictwa systemowego w roku, jakiś czas później, budynki do roku 30, systemowe ciepłownictwo proponowałbym 35-40, też powinno to od węgla odejść, jeżeli mamy iść w kierunku dekarbonizacji. Bardzo ważnym elementem strategii, tu było to już też podkreślane, jest przygotowanie strategii dla budynków. Przygotowanie strategii dla ciepłownictwa albo strategii polityce energetycznej państwa, może od tego dokumentu zacznę. Jeżeli chodzi o budynki, niewiele jest powiedziane. Jest powiedziane, że dosyć enigmatycznie na temat poprawy efektywności energetycznej, na temat nie wyznaczono, jeszcze nie widziałem dokumentu, który by wyznaczał konkretne cele redukcyjne energii przez budynki, istniejące budynki. A to jest bardzo ważny element, żebyśmy postawili konkretne cele. Nie można stawiać celu, że ilość budynków będzie termomodernizowanych, tylko powinno być premiowanie, termomodernizowanie, które doprowadzi do osiągnięcia pewnych celów energetycznych, a nie tylko działanie dla samego działania. Ważnym jest również, żebyśmy patrzyli na strategię ciepłownictwa nie jako wydatek, bo rzeczywiście jest to wielki wydatek. To kwoty, które żeśmy przeliczyli, tutaj przeszacowali, do roku 30 w obu obszarach niesystemowego i systemowego ciepłownictwa trzeba by zapewne wydać 400 miliardów złotych, włącznie z termomodernizacją budynków. Tylko popatrzmy na te kwoty jako inwestycje, nie, inwestycje w ciepłe, czyste powietrze i w krajowy przemysł. Może pojawić się wiele technologii, o tym już mówił pan Wyszkowski, które mogły być specjalizacją naszą krajową i towarem eksportowym. Tak jest. Te 400 miliardów złotych, to połowa to jest urządzenia wytwórcze, grzewcze. No to może przerobić krajowy przemysł. Jesteśmy władni to zrobić pod warunkiem, że przemysł otrzyma klarowne, wyprzedzające sygnały. Bo dla mnie zaprzeczeniem sygnału dostosowawczego jest powiedzenie, że teraz
budujemy kotły piątej generacji. Ponieważ kotły piątej generacji nie staną się eksportowym hitem Polski, bo już nikt ich nie chce. W związku z tym powinniśmy powiedzieć, nie chcemy kotłów piątej generacji, nie chcemy węgla w budynkach, macie to zastąpić czymś innym. Pompy ciepła są sprawą nierozpoznaną w ogóle. To jest temat, który mógłby być naszym hitem. Jest 3 miliony budynków, 3,5 miliona budynków, gdzie źródła ciepła trzeba wymienić. To jest przeogromny rynek, który powinien być skonsumowany przez polski przemysł. Mógłbym jeszcze wiele, ale zapewne zachęcam do lektury, jest na naszej stronie. Mam 4 egzemplarze, tutaj więcej na ten temat jest. Dziękuję Andrzejowi. Proszę Pawła Bogusławskiego o krótką wypowiedź. Nie wiem, czy dam Ci szansę na przedstawienie prezentacji całej, ale syntetycznie. No 5. Dobrze, bo jeszcze mamy... To idę do pana. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przygotowując się trochę do wystąpienia, postanowiłem zajrzeć do internetu. I na podstawie dwóch zbiorów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w różnych miastach zbudowałem 25 wybranych miast, które są podobno najbardziej zanieczyszczone. Tutaj mamy miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu benzopirenu. To jest zestawienie alarmu smogowego. Również alarm smogowy pokazuje najwyższe średnioroczne stężenie pyłów PM10, a także najwyższą liczbę dni, kiedy w różnych miastach było stężenie przekraczające dopuszczalną normę. Pierwszy link to była po prostu Wikipedia sprzed 5 lat dane. I powstała taka tabelka 25 miast, które to miasta zacząłem analizować pod kątem powierzchni, liczby osób, gęstości zatrudnienia i okazuje się, że w porównaniu z najmniejszym miastem Schlichtingowa, a także największym miastem Warszawa, te wszystkie złe powietrze w miastach lokuje się zarówno w miastach większych, jak Zabrze, Katowice czy Kraków, a także małych, jak no na przykład Wschowa. Ale co jest wspólnego w tych wszystkich miastach? To, że one leżą na południu Polski. A w związku z czym albo wpływa przemysł, który jest, był, albo jakieś pozostałości po nim jeszcze śladowe są. I to te złe pozostałości, gdzie brak jest odpowiedniego oczyszczania wydobywających się spalin przy procesach technologicznych, albo ukształtowanie terenu, gdzie nisze i niecki powodują brak możliwości przewietrzenia, wentylowania tych miast. Spojrzałem także na możliwość dostawy ciepła z ciepła systemowego, a także czy jest transport publiczny. I co się okazuje? Że tylko w 4 miastach nie ma ciepła systemowego. A więc może tutaj jest brak zachęty do przyłączenia nowych odbiorców. Bo nie sposób było dla mnie w krótkim czasie dokonać analizy, ilu mieszkańców w danych miastach korzysta z ciepła systemowego. Natomiast jeżeli chodzi o transport publiczny, to brak transportu publicznego jest tylko w jednym mieście, w Sulęcinie. Oczywiście trudno również było ocenić, na ile ten transport publiczny jest w obszarze miasta, a na ile jest to międzymiastowy transport publiczny, ponieważ pojawiają się również busy. W niektórych miastach, proszę zwrócić uwagę, busy są za free. Komunikacja miejska na przykład w Żorach jest za free. Bezpłatna.
W związku z czym odciąganie ludzi od tego transportu publicznego, gdzie do kościoła czy po gazetę jedzie się własnym samochodem, wprawiło mnie w pozytywną zadumę. Również analizowałem ceny ciepła w tych miastach i co się okazuje, że średnie ceny w Polsce ogólnie z wytwarzania bez elektrociepłowni, bo wydaje się, że ta cena tak powinna być porównywana, jako że w domu nie mamy elektrociepłowni do ogrzewania raczej, i średnia stawka za dystrybucję, sumowane dają 61 zł i 50 groszy. A proszę spojrzeć, ja tu mam podświetlenie. Ale to przeleci. Dobra. Te ceny raczej nie odbiegają w znacznym stopniu od średniej ceny dostawy ciepła w Polsce ogółem. Proszę Państwa, powiedziałem już o być może złych możliwościach przyłączenia i sięgnąłem też do prawa. Prawo energetyczne mówi, że przedsiębiorstwo, które przesyła i dystrybuuje ciepło, ma obowiązek na zasadzie równoprawnego traktowania przyłączyć potencjalnego odbiorcę ciepła, czyli wnioskującego o przyłączenie. Chyba że nie ma warunków ekonomicznych albo technicznych takiego przełączenia. Co więcej, w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe ceny, niższe stawki niż obowiązujące w taryfie. No więc o co chodzi? Mało tego. Jest przepis, który mówi, że za darmo powinny być przyłączane te obiekty, które żądają przyłączenia na terenie miast, gdzie system ciepłowniczy jest efektywny. Dalej. Podmiot, nowo wybudowany budynek, ma obowiązek być przyłączony do sieci ciepłowniczej, chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się przesyłaniem lub dystrybucją, odmówi wydania warunków przyłączenia. I to by było piękne, gdyby to było realizowane. Wielu deweloperów, nie chcąc czekać na przyłączenie, realizuje w inny sposób dostawę ciepła. A dlaczego? Wydaje mi się, że podstawowym powodem jest ustawa Prawo budowlane, która mówi, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć punkt 6 uchylony. A jak on brzmiał, kiedy nie był uchylony? Że w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła, nie dla określonych warunków, wnioskujący o pozwolenie na budowę ma przedstawić odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne lub audyt, o którym mowa w artykule 28 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej. Proszę Państwa, ten przepis między 2011 a 2015 powodował, że były dni, kiedy u mnie się grzał telefon z pytaniami projektantów, jak to zrobić, żeby to ominąć. Natomiast pozytywnie zakończę pokazaniem urywka z projektu dokumentu pod tytułem Polityka Energetyczna Polski 2040. Odbiorcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z ciepła sieciowego, a 70% gospodarstw domowych przyłączonych do sieci ciepłowniczych w gminach wiejskich powinno być w 2030 roku. Obiecuje ta polityka również regulacje upraszczające procedurę uzyskiwania dostępu do gruntów obcych, o czym tutaj była mowa. 5 minut, dziękuję bardzo. Oby nam się to udało, co jest na ostatnim slajdzie. To teraz poproszę pana Jacka Kisiela,
przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, panie dyrektorze. A ile pan czasu potrzebuje? Nie, to nie mam pojęcia. Chciałbym zacząć od jednego. Bardzo się cieszę, że pan Piotr Sergiej przypomniał, że uchwała antysmogowa mazowiecka daje nam 3 lata i 1 miesiąc na zlikwidowanie wszystkich kopciuchów na terenie województwa, ale przede wszystkim na terenie miasta stołecznego Warszawy. Odniosę to tylko do jednego. Mamy takie budynki komunalne, w którym mamy takie kopciuchy. Występujemy o przyłączenie się do ciepła sieciowego i dostajemy odmowę ze względów ekonomicznych. Moim zdaniem tu jest problem. Jeżeli jakiś budynek chciałby się przyłączyć do sieci ciepłowniczej, a są tam piece na paliwo stałe, a prawo miejscowe zobowiązuje go do likwidacji tych kopciuchów, nie może być możliwości odmowy. To taka moja tylko uwaga. Proszę państwa, mamy 3 lata i 1 miesiąc na likwidację pieców na paliwa stałe w Warszawie, w związku z czym miasto stołeczne Warszawy przystąpiło do nowego, ambitnego programu antysmogowego. To jest uchwała z września, która wprowadza całkiem nowy system dopłat. Postaram się szybko powiedzieć, na czym on polega, a potem pokazać liczby, czyli jak to w realizacji wygląda. To jest jakby program równoległy do programu Czystego Powietrza. Po prostu miasto ma swój własny, niezależny program. Z niego skorzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje, także zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury. Staraliśmy się bardzo uprościć nasz wniosek. Nie mam czasu, żeby go pokazywać, jak on wygląda. Mam nadzieję i wrażenie, że on jest teraz dużo prostszy niż do tej pory. Stawiamy tutaj absolutnie na prostotę. To są dotacje na modernizację kotłowni. I tutaj pierwsza ważna rzecz. Dajemy dotacje na likwidację kopciucha. On musi być fizycznie zlikwidowany. My to po prostu sprawdzamy. Do tej pory wcześniej wystarczało oświadczenie. Teraz już my to sprawdzamy poprzez kontrolę na miejscu. Natomiast wymiana może być na pompę ciepła, indywidualny węzeł ciepły, kocioł gazowy i ogrzewanie elektryczne. W warszawskim systemie nie ma możliwości zastąpienia pieca na paliwa stałe innym piecem na paliwa stałe. Tutaj wymogi jako projektu po prostu nie mają żadnego znaczenia. Dlaczego? To już zostało powiedziane. Ja już się nie będę powtarzał, dlaczego tak robimy. Co najważniejsze, mamy, żeby zachęcić do tej wymiany, w przypadku zamiany na pompę ciepła bądź ogrzewanie elektryczne, dajemy na dużo lepszych warunkach też dotacje do odnawialnych źródeł energii, czyli kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych czy nawet turbin wiatrowych. Czyli jeżeli likwidujesz kopciucha i przechodzisz na odnawialne źródła energii, czyli pompę ciepła, dostaniesz jeszcze lepszą dotację na fotowoltaikę, która właśnie pozwoli ci też obniżyć rachunki na funkcjonowanie tej pompy. Dotacje są udzielane w dosyć szerokim zakresie. Ważne jest to, co tu już było omówione, że my nie dajemy nie tylko na wymianę pieca, ale też jakby na wykonanie i przebudowę instalacji w środku. Nie udzielamy dotacji, tak jak mówiłem, na wymianę starego pieca gazowego na nowy piec gazowy, na zakup pieców na paliwa stałe. Tutaj żadne normy nie mają większego znaczenia dla nas. Na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, opłata przyłączeniowa tu już niestety nie wchodzi w nasz rachunek, bo fajnie, że we Wrocławiu jest rezygnacja z tej opłaty przyłączeniowej. No i też na zakup i dzierżawy zbiornika na paliwo gazowe. Nie chcę mówić tutaj, to jest dosyć skomplikowane, ale najważniejsze, co chciałem tylko tu powiedzieć, że to jest dopłata do pompy ciepła, ale ważne jest to, że ona jeszcze, połączenie z tymi dodatkowymi 10 tysiącami na instalację właśnie w budynku, tak? To, co było już jakby tutaj powiedziane, że nie tylko na urządzenie, ale także na modernizację w samym budynku. Te dotacje są znacząco zwiększone w porównaniu z tym, co było kiedyś. Kiedyś to było po prostu 7 tysięcy złotych. Teraz taka dotacja, jak państwo widzą, to już jest w przypadku powietrznej pompy ciepła do 40 tysięcy. Tutaj mówimy o domach jednorodzinnych przede wszystkim. Tutaj mamy pozostałych wnioskodawców, więc także na przykład spółdzielnie mieszkaniowe bądź wspólnoty. Proszę zobaczyć, w przypadku podłączenia do węzła cieplnego do 40 tysięcy węzeł, a nawet do 50 tysięcy na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w zależności od tego, ile kotłów na paliwo stałe jest likwidowanych i jaką powierzchnię one używały. Mówimy o dopłacie nawet do 90 tysięcy w przypadku budynku wielorodzinnego. To jest około 30% kosztów, tak jak to liczymy. Więc jak państwo widzą, no
znacząco zwiększamy. W przypadku powietrznej pompy ciepła mamy do 40 tysięcy plus te dodatkowe do 50 tysięcy na instalację centralnego ogrzewania ciepłej wody, ale to jeszcze możemy łączyć z na przykład fotowoltaiką. Więc te dopłaty są atrakcyjne, dlatego na tej naszej ulotce pojawia się nawet do 200 tysięcy, bo rzeczywiście można takie, tak to wszystko skombinować, żeby aż taka kwota się pojawiła. Co ważne, wprowadzamy na wzór Krakowa degresję wysokości dofinansowania, czyli do 100% maksymalnej kwoty dotacji w tym roku i w roku następnym, później one będą maleć. Chodzi nam o to, że mamy bardzo mało czasu, musimy działać szybko i chcemy zachęcić mieszkańców, żeby nie zwlekali do tego końca roku 2022, kiedy powstaje już ten obowiązek likwidacji kopciucha, tylko żeby jak najszybciej do nas występowali o dotację. Proszę Państwa, jak to wyglądało, bo nasz system dotacyjny działa od roku 2017. Te zmiany, które weszły, to weszły uchwały z września weszły w życie w październiku. W zeszłym roku, znaczy w 2017 roku mieliśmy 402 wnioski, 279 zostały przyznane dotacje. Jak widzieliśmy, było to albo na gaz, albo na węzeł cieplnych. Łącznie udało się zlikwidować 330 kopciuchów w roku 2017. Po prostu czasami niektóre wnioski są na więcej niż na jeden piec. W roku następnym mieliśmy 490 wniosków, z czego 341 zostało pozytywnie rozpatrzonych. To było albo na gaz, albo na węzeł cieplny. Udało się zlikwidować 416, fizycznie udało się zlikwidować 416 pieców. Jeśli chodzi o dane na 2019, to tu chcę powiedzieć, że to są dane do 1 września. Do 1 września mieliśmy 516 wniosków, 215 już zostało pozytywnie rozpatrzonych. 211 na gaz i 4 na węzeł, to 230 już jest faktycznie zrealizowanych. I teraz co się wydarzyło, kiedy weszła już nasza nowa uchwała w życie? Proszę zobaczyć, dużo więcej wniosków, dużo większe tempo przyjmowania wniosków. To jest obecnie kilka wniosków dziennie. Ale to, co chciałbym pokazać, to te nasze dotacje, które priorytetyzują odnawialne źródła energii, już widać skutek. Już mamy 19 wniosków na pompy ciepła powietrzne i 5 na gruntowe. Także my widzimy, że już nie tylko gaz i węzeł, ale już odnawialne źródła energii bardzo, bardzo mocno tutaj wchodzą nam, z czego my się bardzo cieszymy, bo taki jest sens. To nie tylko walka ze smogiem, ale też dekarbonizacja i też polityka klimatyczna jest dla nas bardzo ważna. To jest jakby takie dane ogólne, to już może nie będę tutaj się nad tym rozwodził. Widać, że dzielnica Wawer jest absolutnym liderem. Najwięcej wniosków właśnie z tej dzielnicy spływa, co nas nie dziwi, bo tam jest ten problem akurat największy. I jeszcze tylko dane dotyczące liczby zlikwidowanych kopciuchów w zasobie miejskim. Na koniec roku 2018 mieliśmy 1446 kopciuchów w zasobie miejskim, które były głównym źródłem ogrzewania, bo jeszcze mamy te takie właśnie różne dodatkowe kominki, dodatkowe zabytkowe piece w liczbie 490. Plan na ten rok to było 350 zlikwidowanie. Udało nam się, jeśli chodzi o wykonanie, mocno przyspieszyć. To będzie 540, nawet może jeszcze uda się więcej niż 540 w tym roku zlikwidować. Tutaj, przepraszam, powinien być 2019. Najmocniej za to przepraszam. Nowy rok rozpoczniemy z liczbą 906 pieców, znaczy no kopciuchów w zasobie miejskim. Do końca 2021 roku zamierzamy zlikwidować wszystkie kopciuchy w zasobie miejskim. I jeszcze jedna rzecz, którą bardzo chciałem pokazać. To jest na przykładzie, Boże, gminy Wawer. Przepraszam, ja te dane spływały do mnie wczoraj wieczorem i ja dzisiaj rano robiłem. Oczywiście dzielnicy Wawer, a nie gminy Wawer. Najmocniej Państwa przepraszam za te drobne literówki, ale dane są świeżutkie i dlatego tak trochę to wszystko w pośpiechu. W roku 2019 proszę zobaczyć, że jak likwidowaliśmy kopciuchy w zasobie komunalnym, to pojawiały nam się piece tej piątej klasy spełniające wymogi jego projektu, zasilane pelletem. Był też oczywiście gaz
pierwsze pompy ciepła się pojawiły już w tym roku, jeśli chodzi o Wawę. To jest najświeższy projekt przy ulicy Patriotów 141. Natomiast co ważne, my jako miasto nie tylko w tym dotacyjnym systemie odchodzimy od pieców na paliwa stałe, ale też jeśli chodzi o nasz zasób, czyli zaczynamy od siebie, od przyszłego roku rezygnujemy w ogóle z wymieniania kopciuchów na ekoprojekty. Proszę zobaczyć już na plany dzielnicy Wawer na rok przyszły. To będzie 111, gdzie będziemy przechodzili na gaz, no i pompy ciepła już w 28 przypadkach. Ale co ważne, od przyszłego roku w dzielnicy Wawer każda likwidacja kopciucha i przejście na inne źródło ogrzewania będzie poprzedzone audytem energetycznym, będzie wykonana termomodernizacja, a co więcej, być może będziemy też występowali o białe certyfikaty. Pokazujemy, że walka z kopciuchami to jest też dekarbonizacja i polityka klimatyczna w jednym. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, jest do Pana pytanie ad hoc. Proszę Państwa, pompy ciepła to urządzenia, które pracują do minus 10 stopni. Poniżej minus 10 stopni ich sprawność gwałtownie spada. I to jest element obciążenia energetycznego. To trzeba przewidzieć w ramach audytów w tym obszarze. Powietrzne pompy. I to jest element, który musimy przewidzieć, dlatego że rozwiązanie, które bardzo ładnie wypada, może znaleźć się w kłopocie, kiedy miasto będzie miało niskie temperatury, bo dogrzewanie energią elektryczną w tym momencie przez zasoby pompy ciepła może obciążyć energię. Dlatego świadomość stosowania pompy ciepła to nie jest antidotum na wszystkie problemy. I skojarzony układ jest elementem niezwykle ważnym. Tylko chciałem to dodać. Nie da się zamienić systemu, jeżeli zakładamy na minus 20 obliczeniowego, czy na minus 17, na sprawny układ w tym zakresie i dostaniemy mocne obciążenia wtedy, kiedy znajdziemy się w ekstremalnie trudnych warunkach klimatycznych. To prawda. Trzeba mieć, jak to się mówi, oczy naokoło głowy i ważyć różne aspekty, bo tak jak już miałem okazję to mówić, mamy do czynienia ze swoistym systemem naczyń połączonych, gdzie jedno implikuje drugie i rodzi nie tylko korzyści, ale może zrodzić zagrożenia. To prawda. Ale jest w tym wszystkim jeden wspólny mianownik. Te wszystkie działania wymagają kasy. Wymagają kasy i tutaj w ten sposób wywołuję do głosu ostatniego z naszych ekspertów, Grzegorza Anichimowskiego, doradcę prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, włodarza dużych pieniędzy na realizację tych programów proekologicznych związanych z eliminowaniem smogu, z czystym powietrzem i tak dalej. Grzegorz, bardzo proszę, parę minut, bo już walczysz z lunchem. To tak, tak. Konkurowanie z lunchem jest beznadziejnym zajęciem. Skazane na niepowodzenie. W związku z tym ja będę się bardzo streszczał. Niestety, ja raczej przygotowałem się w trochę innym kierunku. Nie chciałem mówić o środkach, bo o tym każdy może sobie przeczytać, jak wejdzie na strony chociażby Narodowego Funduszu, jakie są zasady otrzymywania pomocy ze strony programu Czyste Powietrze, czy jakie są zasady programu Mój Prąd. Ja chciałem powiedzieć o kilku kwestiach, które jakby wybiegają nieco w przód wobec tego, co tutaj już zostało powiedziane. Bo przez ostatnie 20 lat mojej kariery zawodowej spędziłem w sektorze elektroenergetycznym. I chciałem powiedzieć tak, że oczywiście dzisiaj są takie proporcje, jakich jest mowa. Tylko jeśli mówimy o cieple za 20 lat, to mówimy o cieple, które pochodzi z energii elektrycznej. Nie będzie żadnego innego ciepła. Przynajmniej na dzisiaj nie widać żadnych innych perspektyw na to, że będzie inne ciepło ekologiczne, które pochodzi z innego nośnika niż energia elektryczna. Bo to, czy to będą pompy ciepła, czy to będą inne, powiedzmy tam promieniki podczerwieni i tak dalej, różne są inne rozwiązania, to jeśli źródłem mają być odnawialne źródła energii, to jest to pośrednie źródło w postaci energii elektrycznej. Oczywiście można jakieś tam kolektory ciepłej wody, ale nie sądzę, żeby tego typu rozwiązania były
były zbyt popularne. Czyli zaczynamy mówić o sytuacji, że te megawaty, czy też megawattogodziny, one będą musiały przejść na początku przez system elektroenergetyczny, czy też system w dużym znaczeniu, czy też po prostu prosumenta każdego z nas, który będzie sobie tę energię produkował. I to jest bardzo poważny problem, przed którym na którym musimy się zastanowić, dlatego że wydaje mi się, że dzisiaj tego typu bilans z obliczeniem właśnie wzięciem pod uwagę całego ciepła, które jest nam potrzebne, no jeszcze chyba nie został przeprowadzony i jest pytanie, na ile właśnie sektor ciepłowniczy może w drugą stronę pomóc sektorowi elektroenergetycznemu, głównie jako dostarczyciel tak zwanej elastyczności systemu. Tak, bo system oparty na odnawialnych źródłach energii, temu systemowi będzie brakowało elastyczności. I tą elastyczność właściwie może dostarczyć dzisiaj nam tylko kogeneracja. Przynajmniej najbardziej jest to na dzisiaj najtańszy magazyn energii, z którym mamy do czynienia. I trzeba to zwrócić uwagę na kwestie związane z moim zdaniem z psychologią. Najgorsze są te obawy, które się nie realizują, tak? Których jeszcze nie widzimy. Tak najbardziej polskie społeczeństwo bało się uchodźców z kraju, z których bynajmniej nikt nie chciał do nas przyjeżdżać. I tak samo bardzo boimy się wzrostu cen energii elektrycznej w następnych latach. To bardzo moim zdaniem powstrzymuje inwestycje w tym obszarze ciepła indywidualnego. I rzeczywiście dobrze by było mieć w tym względzie jakąś politykę i mieć jakąś ścieżkę, określić jak tak naprawdę ta energia elektryczna będzie nas kosztowała za rok, dwa, trzy czy pięć. Zdać sobie przynajmniej sprawę z tego, jakie będą skutki chociażby wprowadzenia rynku mocy w odniesieniu do klientów indywidualnych, jakie będą skutki tej transformacji, olbrzymiej transformacji sektora elektroenergetycznego, przejścia również na odnawialne źródła energii dla cen. I to jeśli skutki są takie, jakich część ekspertów się obawia, to już dzisiaj budować system zapobiegania ubóstwu energetycznemu, który powinien być systemem poza rynkiem, ponieważ to rynek, tak, poza rynkiem. Ponieważ to rynek musi dawać sygnały inwestycyjne, natomiast pomoc musi się odbywać poza rynkiem. I to wydaje mi się kluczowe. I teraz już ja na koniec kilka zdań na temat tego, czym ja się zajmuję w funduszu. To jest kwestia prosumentów i programu Mój Prąd. Otóż w ramach tego przygotowania właśnie do tej być może nieco mrocznej przyszłości związanej z cenami energii elektrycznej. No, zdajemy sobie sprawę, że energia elektryczna najmniej będzie nas kosztowała ta, którą sami sobie wyprodukujemy. I w ramach tego ten program Mój Prąd musi zostać moim zdaniem zredefiniowany. Przede wszystkim chodziłoby o to, żeby stworzyć chociażby instytucję tak zwanych wirtualnych prosumentów. Czyli nie prosumentem nie będzie każdy z nas, ale może być też na przykład spółdzielnia, wspólnota i tak dalej, i tak dalej. To jest troszeczkę idzie w tym kierunku, w którym miasto stołeczne Warszawa poszło, jeśli chodzi o tych prosumentów zbiorowych. Po drugie, należałoby określić, że prosumentem tak naprawdę jest każdy ten, który produkuje energię głównie na swoje potrzeby, a nie ograniczać wielkość jego produkcji. Tylko co najwyżej wpływ na system elektroenergetyczny, czyli moc przyłączenia do zewnętrznego systemu. Po trzecie, należałoby zapewnić transparentność kosztów, czyli żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, że firmy energetyczne, tak naprawdę tylko te wielkie firmy energetyczne mogą podłączać prosumentów w ramach kompleksowej umowy, żeby można było rozdzielić umowę przesyłową i umowę o zakup energii elektrycznej, czyli tą część przesyłową, tą część sieciową należałoby wydzielić i wówczas zastosować
oddzielną stawkę dystrybucyjną, być może wspieraną z opłaty OZE, którą, jak Państwo wiecie, wszyscy mamy na rachunku i tam środki na to są gromadzone, a jak słusznie Leszek zauważył, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma już duże środki, a będzie miał jeszcze dużo, dużo większe w momencie, kiedy większość środków z aukcji CO2 będzie... Ale na waszej stronie można zobaczyć, jakie są dotacje, natomiast nie można zobaczyć generalnego, głównego budżetu, jaki macie na te 10 lat na realizację tego programu. Dobra uwaga, należałoby wprowadzić. Przynajmniej ja nie mogłem tego znaleźć. No. Także to tyle, bo nie chciałbym już przedłużać. Nie, ale wszyscy przedłużyliśmy, a zwłaszcza ja. Mamy, proszę Państwa, półgodzinne opóźnienie, to znaczy... Nie, lunch jest, ale będzie zimny. Nie, już będziemy kończyć, przenosząc szczegółową dyskusję do kuluarów. Ja myślę, że zrealizowaliśmy nasz zamiar, bo wieloaspektowo podeszliśmy do zagadnień smogu. Wiemy, jak, czym jest, czym grozi i jak z nim walczyć w kontekście chociażby scentralizowanego ogrzewania. Nie poruszyliśmy funduszy, niestety. Wrócimy sobie, jeszcze będziemy o tym mówić. Wiadomo, że nie zrealizuje się tego wielkiego wyzwania, jakim jest walka o klimat, bez wsparcia finansowego. Bez wsparcia finansowego, dedykowanych funduszy, specjalnych środków, czy to unijnych, czy norweskich. Prawda, jak tutaj mamy przedstawicielki Ministerstwa Klimatu, trzeba się uczyć tych nowych nazw, bo to można się pomylić teraz. To warto, że tak powiem, poświęcić i w przyszłości jakiś czas, by wrócić do tych zagadnień i zobaczyć, jakie mamy możliwości wsparcia. Magda, ja mogę prosić o ten slajd z tym kopciuchem, bo chciałem do niego nawiązać. Ta akcja warszawska, która tak zapowiada znaczące dofinansowania. Pan dyrektor to nam wszystko fajnie przedstawił. Rzeczywiście widać przyspieszenie. Nie byś marzyła taka sytuacja, by z kopciuchami walczyć per analogia, jak jest realizowany program Mój Prąd, czyli bez zbędnej biurokracji. W uproszczeniu maksymalnie możliwym, cedując pewne obowiązki dokumentacyjne sporządzania wniosków na wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Mówiliśmy, ja już wcześniej miałem okazję wtrącić taką uwagę o jakby nowej roli pomocy społecznej. To nie odbiorca, nie mieszkaniec Wawra czy Rembertowa, ja jestem z Rembertowa akurat, powinien przyjść do urzędu dzielnicowego, tylko urząd powinien mieć zinwentaryzowanych tych wszystkich, którzy kopcą i iść do nich, do domu, rozmawiać z nim, z sąsiadami i tak dalej. Musimy zmienić chyba filozofię pomocy społecznej, bo przecież smog nas dotyczy. To może warto się złożyć i zagwarantować cenę, przyszłą cenę paliwa gazowego dla tych, którzy się zdecydują na zmianę kopciucha na piec gazowy. Może to jest jakieś antidotum, bo dzisiaj ludzie się boją takich zmian, bo do tej pory 50 czy 60 lat opalali dom węglem. Wiadomo, ile tych ton tego węgla potrzeba na zimę czy na cały rok i ile to mniej więcej kosztuje. Powiem Państwu o swoistym paradoksie. Mamy okres przedświąteczny. Badaliśmy tutaj u pracodawców możliwości włączenia się w akcję Szlachetna Paczka. I z takiej prostej wiwisekcji rozpoznania wychodzi, że jednym z najbardziej oczekiwanych produktów na święta jest węgiel. Jest węgiel. Ja tu mam kilka przykładów, ze względu na czas to już nie przytoczę. Pani Monika, pani Renata z rodziną, dwie osoby, pięć osób i tak dalej. Jedna tona, dwie tony, trzy tony węgla. To z jednej strony realizujemy szlachetny cel, wspomagamy ludzi potrzebujących, ale z drugiej strony fundujemy sobie jako ich sąsiedzi smog. To chyba nie tędy droga. Naprawdę chyba nie jesteśmy do końca konsekwentni i warto się nad tym zastanowić. Ale obawiam się, można? Można, doktorze. Obawiam się, że jeżeli oni tego węgla by nie mieli, to mogliby palić śmieci, a mi
To prawda, Paweł, ja zdaję sobie z tego sprawę, tak? Ale wprowadzamy, mówiliśmy o zakazach spalania węgla. W Krakowie już jest, nawet jest wyrok sądowy, prawda? Dla kogoś, kto tam palił. Warszawa też chce to robić, ktoś tam będzie powielał to. Trzeba, że tak powiem, to wszystko zoperacjonalizować i poskładać w logiczny system. I może inaczej dedykować transfery socjalne na rzecz wspólnego dobra, na przykład walkę o czyste powietrze. Zamiast dla określonych grup wyborców głosujących tak czy inaczej, tak, PIT-26 czy 13 czy 14 emerytura, to może trzeba większe środki przeznaczać na te cele, które dotyczą nas wszystkich, a klimat nie ma granicy. Nie kończy się strefa zagrożenia na granicy mojej posiadłości, prawda? I tak dalej. Więc wyzwań jest dużo. Ja dziękuję Państwu za obecność i cierpliwość, a dziękuję przede wszystkim ekspertom, którzy zechcieli poświęcić swój czas i wiedzę, podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Dla mnie osobiście była to wiedza niebagatelna i ogromnie się cieszę, że udało nam się to przedsięwzięcie zrealizować, choć powiem uczciwie, że początkowo byłem sceptyczny, ale dziś dowiedziałem się tylu rzeczy, to sam bym takiej wiedzy nie był w stanie pozyskać. Także, ale oczywiście, bardzo proszę. Jestem doradcą prezydenta pracodawców RP do czystego czystego powietrza w szpitalach. I to jest element, który dotyczy nas wszystkich. I w elemencie czystości powietrza na dwie rzeczy zwracać uwagę, tylko musimy. Cała urbanistyka miast, czyli przewietrzanie miast. To jest gigantyczne wydarzenie. I druga rzecz, prawo budowlane. Prawo budowlane w Polsce kończy protokół odbioru robót budowlanych, zamyka proces budowlany. Jeżeli nie przeforsujemy budownictwie specjalistycznym, ciepłowni, szpitali, wszystkich wydarzeń tych, osiągnięcia parametrów funkcjonalnych jako po odbioru procesu budowlanego, to będziemy mieli to, co mamy. I ten podstawowy, elementarną rzecz musimy dopiąć, bo inaczej wszyscy będą kończyć zgodnie z prawem i powiedzieć od tego momentu, ja mam podpisany protokół, bujajcie się. Moja chata z kraja. Inny element. Te elementy w pierwszej kolejności należałoby przygotować, co ma za sobą całą masę innych wydarzeń. Generalnie mówimy po tym, żeby funkcjonowało, a nie żeby było. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za obecność. Zapraszam na lunch i kuluarowe rozmowy i kontynuację tego arcyciekawego problemu, jaki dziś podjęliśmy wspólnie. Dziękuję bardzo.